Kolekcjoner. Autor Michał Pawlik. Po rozwianiu tajemnicy stryja ruszyłem ścieżką wzdłuż pogranicza między dwiema sferami świata. Już dawno zdążyłem zrozumieć teorię dualizmu światła i ciemności zawartą w stryjowym notatniku. Nie byłem wyjątkiem od tej reguły. Z jednej strony ułożony przeciętniak wracający na studia, z drugiej zawzięty łowca tępiący plugastwa, które nie śniły się żadnym filozofom. Każdy z nas, myśliwych, świadomie czy też nie, jest łącznikiem między światem, jaki znamy od narodzin, a jego drugą, mroczniejszą stroną. Stając się jednym z nich, uzmysłowiłem sobie, że wszystko w naszym świecie ma swoje dwa odbicia. Jak doba podzielona jest na dzień i noc, tak samo dusza ludzka ma w sobie pierwiastek świętości i grzechu. Każde najświątobliwsze oblicze może więc chować za sobą ogon żmii. Wyszedłem na dziedziniec uniwersytetu. Zanurzony głęboko we własnych myślach, na niewiele rzeczy zwracałem uwagę. Po powrocie na łono cywilizacji zdecydowałem się na ponowne stawienie czoła wykładowcom. Zmieniłem się. Od chwili wstąpienia do łowieckiej braci presja uczelniana mogła się już tylko przede mną schować. O wiele trudniejszym było przekonanie bliższej rodziny do pobytu na Erasmusie, na później przerwy w studiach. Rozzłościło ich nie przerwanie studiów, a brak odpowiedzi na ich telefony czy inne formy kontaktu. Wspomnienie zaginionego stryja musiało się w nich przebudzić, gdy nie było po mnie żadnego znaku życia. Pogniewali się trochę, ale koniec końców wszystko wróciło do normy. Minąwszy grupę wrześniowych poprawkowiczów, usiadłem na ławeczce. Wbiłem wzrok w brukowane podłoże, myśląc o tym, co widziałem w miejscu, gdzie odnaleźli Harona. Zrujnowana rezydencja demonów sprawiała wrażenie niezamieszkałej od 6 dekad. Zdziwiony byłem, ponieważ ostatnie starcie stryja rozegrało się niecałe 3 lata temu. Według wizji budynek wyglądał jak nowy i niemożliwym było, że przez czas szkolenia tak popadnie w ruinę. W obrębie tegoż małego pałacyku porośniętego bluszczem nie znaleźliśmy żadnych poszlak, jak i śladów po bluźnierczej balandze. Było zupełnie pusto. Przeczesywałem jednak wspomnienia w poszukiwaniu jakichś znaków szczególnych. Jedyną rzeczą budzącą we mnie niepokój był symbol znaleziony na jednej ze ścian. Była to pionowa linia rozdzielająca się na 2 krótsze od nogi. Z nich wyrastały prostopadłe kreski skierowane ku dołowi. Nad punktem 1 rozwidlenia został narysowany jeszcze malutki kwadrat skierowany rogiem do góry. Nic mi to nie mówiło. Starałem się odnaleźć znaczenie emblematu, ale bez skutku. Spojrzawszy w słoneczne niebo, po którym sunęły cienkie smuszki chmur, zamknąłem powieki. Oddałem się rozmyślaniu nad trapiącymi mnie kwestiami. Gdzie powinienem szukać kolejnych poszlak? Baltazar miał styczność z wąpierzem, który miał podobne znamie co zabójca stryjka. Może Kinai też się zetknął z czymś podobnym. Z tą myślą prędko przyszedł pomysł, żeby do niego zadzwonić. Parsknąwszy pod nosem, sięgnąłem ręką do kieszeni i otworzyłem oczy. Oniemiałem. Obraz wiszącego na nieboskłonie słońca wnet przysłoniła mi twarz blond włosej dziewczyny. Mając wrażenie, że osoba stojąca nade mną nie jest mi obca, zapytałem oszołomiony. Wiktoria? No, cześć. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Ano, tu i tam,
odrzekłem wymijająco niczym rasowy polityk. Po jej minie wywnioskowałem, że nie była usatysfakcjonowana moim zdawkowym wyjaśnieniem. Odchyliła głowę na bok, odsłaniając mi fragment nieba. Wtedy też, zarzucając nogę na nogę, skrzyżowałem wzrok ze spojrzeniem koleżanki. Ostatni raz próbowała się ze mną skontaktować jeszcze przed wizytą w katedrze łowców. Dopiero teraz przypomniałem sobie, że miałem oddzwonić. Wiktoria spoglądała na mnie swoim krzywym wyrazem twarzy. Coś jej we mnie nie pasowało i prawdopodobnie wiedziałem już co. Z pomiędzy jej delikatnie podkolorowanych czerwienią ust wypłynął melodyjny, ale zarazem pretensjonalny ton. Jakoś inaczej cię zapamiętałam, odrzekła i opierając dłonie na biodrach dodała. Co się stało z twoimi włosami? Przefarbowałem, skłamałem, przeczesując czuprynę. Wiktoria, kiedy jej odpowiedziałem, wyłupiła na mnie swoje perłowo-niebieskie oczy. Natomiast ja ułożyłem ręce z tyłu głowy w celu podparcia, uśmiechnąwszy się sympatycznie. Minął krótki moment, nim zapytała. A masz coś przeciwko, żebym się przysiadła? Tak. Ponętne usta dziewczyny rozdziawiły się tak, że przez chwilę mogłem zobaczyć jej śnieżno-białe zęby. Były normalne. Wampiryzm i lykantropię mogłem u niej wykluczyć. Zauważywszy, jak Wiktoria zareagowała na moją próbę droczenia się, parsknąłem śmiechem. Coś jaja sobie robię. Siadaj śmiało. Mógłbym przyrzec, że magia studiów, jaką kiedyś odczuwałem, wróciła wraz z nią. Oczami wyobraźni widziałem wszystkie nasze wspólne schadzki, wypady do kina i wyjścia do barów w większym gronie. Lwia część tych koleżków zdążyła rzucić studia, no ale Wiktoria, jak widać, została. Ja ją także zaskoczyłem. Nie mogła również dopuścić do siebie myśli, że odpuściłem sobie naukę. Niezmiernie była też zainteresowana przyczyną urwania przeze mnie kontaktu. Choć usilnie chciała się dowiedzieć, co się ze mną w tym czasie działo, to nic jej nie powiedziałem. Nadal dręczyła ją sprawa zmiany koloru włosów, a także jej uwadze nie uszedł tatuaż bractwa. Chyba przeczuwała, że blefuje. Jej przyszły mąż miałby z nią naprawdę przegwizdane, bo nie była w ciemię bita. Pomimo starannego zakrywania dziary przed jej wzrokiem, ona i tak ją wypatrzyła. Wykręcałem się na wszelkie sposoby z jej podstępnych pytań, bo wprawdzie na pewno by nie uwierzyła. Ba, na jej miejscu sam bym nie uwierzył. Mimo wszystko gadka się nam kleiła. Dubstepowa melodia dzwonka nowego telefonu przerwała nam pogawędkę. Przeprosiłem znajomą, po czym wyjąłem go z kieszeni i spojrzałem na ekran połączenia przychodzącego. Na nim widniał nieznany numer. Wahałem się przez chwilę, ale za namową Wiktorii odebrałem połączenie. Ze słuchawki rozległ się przesycony energią głos. Dzień dobry, a ptaszki mi wyśpiewały, że jesteś we Wrocku. Jak tam, ułożyło się? Wróciłeś na studia? Co robisz w najbliższy weekend? Tym razem to on zalał mnie falą pytań, co było zupełnie do niego niepodobne. Wolał raczej na nie odpowiadać. Zdążyłem zauważyć, że wczuwał się, kiedy komuś coś tłumaczył. Będąc wciąż zaaferowany tym, że do mnie zadzwonił, odpowiedziałem. O, Kinaj, cześć. No ta, ułożyło się i już złożyłem papiery na uczelnię. A co do weekendu, no póki co nie mam nic w planach. Łowca mruknął, jakby odpowiedź go zadowoliła. Mnie z kolei ciekawiło, co takiego kombinował. Na szczęście nie trzymał mnie długo w niepewności. Słuchaj, no, organizuj taką skromną posiadówkę przy piwku w piątek wieczorem. Byłoby fajowo, gdybyś wpadł. Konrad też się pojawi.
To ostatnie zdanie powiedział tak kusząco, niczym diabeł pakciarz stojący na rozdrożu. Sądziłem, że to całkiem niezły pomysł, bo każdego z tej dwójki ostatni raz widziałem przed polowaniem w cegielni za kaliszem, czyli jakiś miesiąc temu z hakiem. Bez dopytywania o szczegóły zgodziłem się, a Kinai pożegnał się tymi słowy. Zajebioza! To do zobaczenia w piątek. Rozłączyłem się po wybuchu radości kolegi myśliwego. Nie był to koniec niespodzianek, gdyż Wiktoria wyskoczyła z propozycją wyjścia na drinka. Przewidywałem, jak to się skończy, ale nie śmiałbym jej odmówić. Uznałem, że to dobra sposobność do nadrobienia utraconego na rzecz szkolenia czasu. Tak jak za pierwszego roku, zrobiliśmy tournée po ulubionych barach i pubach na wrocławskim rynku. Dzięki pieniądzom z nagrody za ostatnie zlecenie mogłem sobie na wiele pozwolić. Po drodze do centrum miasta wygłupialiśmy się i obgadywaliśmy wykładowców, którzy nas uczyli. Przy okazji zrobiliśmy sobie na pamiątkę parę zdjęć. Co zdjęcie, to głupsze wychodziło. Kiedyś każda chwila z nią pozwalała mi zapomnieć o troskach. Tak było i tym razem. Ku mojemu zdziwieniu nie dopytywała mnie już więcej o moją fryzurę, ni o tatuaż. Nadal jednak pytała o to, co porabiałem przez te 2 lata. Smutek łapał mnie za serce, kiedy musiałem przedstawić jej zmyśloną na prędce historię. Mój metabolizm o wiele lepiej trawił kolejne wypijane drinki. Już na pierwszym polowaniu zdołałem zauważyć, że działa on na innych zasadach niż wcześniej. Serce zaczynało bić prawie tak szybko jak dzwonki liturgiczne przed Eucharystią. Z trudem skupiałem myśli. Wiktoria na szczęście nie zauważyła, że coś jest ze mną nie tak. Roztrajkotała się jak przekupka na targu. W ciągu tych 2 lat w jej życiu sporo się wydarzyło. No, u mnie w sumie również. Co dziwne, wyznała mi, że beze mnie na zajęciach czuła w środku pustkę. Z uporem maniaka twierdziła, że nic nie mogło tego uzupełnić. Atmosfera zaczynała markotnieć. Odczuwszy to, przerwałem niezręczną ciszę. Wiktoria, tobie chyba już starczy. Zaraz usłyszę, że się we mnie zabujałaś. Chodź, odprowadzę cię do domu, żebyś się sama po ulicach nie wałęsała. Dziewczyna dość opornie skinęła głową, a potem niespodziewanie czknęła. Niezgrabnie później wstała, kierując się do wyjścia. Zataczała się przy tym, niczym menel na przystanku. Poderwałem się z siedzenia i chwyciwszy ją pod ramię, wyprowadziłem z baru pełnego igieł. W drodze do jej domu ta wybełkotała pod nosem. Stasiu, dobrze, że wróciłeś. Naprawdę tęskniłam. Ciekawe, czy powiesz mi to, jak będziesz trzeźwa. Odbiłem piłeczkę, uśmiechnąwszy się półgębkiem. Ucieszyły mnie te słowa. Choć były one wypaplane w alkoholowym majaku, to i tak zrobiło mi się ciepło na sercu. W tym stanie raczej nie kłamała. Ja za to byłem nie fair wobec niej. Nigdy wcześniej nie musiałem tak mijać się z prawdą. Wyrzuty sumienia zaczęły się nasilać i doprowadziły mnie do takiej zgryzoty, że ciężko miałem spojrzeć w pociągające oczy Wiktorii. Brzemię swym ciężarem niemalże przybijało mnie do podłogi. Moja zacięta wojna z demonami własnych myśli dłużyła się w nieskończoność. Dopiero postanowienie, że kiedyś wyjawię jej prawdę, odrobinę uspokoiło warczącego, białego wilka. Złożona w myślach obietnica niestety nie dała mi całkowitego ukojenia. Kiedy udało mi się dotrzeć pod jej klatkę schodową, ta prawie padła na ściankę z domofonem. W pierwszym odruchu postawiłem krok w kierunku dziewczyny. Wstrzymałem się jednak, zobaczywszy, że ta powoli, jakby niepewnie wyklikiwała na paneliku kombinację kodu. Nie było mi do śmiechu, głównie dlatego, że sam nie byłem w lepszej formie. Czułem, jakby moja głowa stawała się ciężka niczym kula armatnia.
zacząłem się zastanawiać, czy sam zdołam wrócić do wynajmowanego lokum. W końcu znajomej udało się otworzyć drzwi. Widząc to, uśmiechnąłem się i pomachałem energicznie dłonią. Dziewczyna uczyniła podobnie. Następnie zanurzyła się we wnętrzu trąconej rydwanem czasu kamienicy. Natomiast ja wraz z katem przygnębieniem oddaliłem się w stronę mojego mieszkania. Słońce dawno schowało się za krawędzią widnokręgu. Na jego miejsce wkroczył biały i wąski sierp księżyca. Ulicę przed blokiem rozświetlał ciepły blask ulicznych latarni. Jak to mawiali moi znajomi, wieczór w piątek, weekendu początek. Na niego w końcu czekałem cały tydzień. Minąwszy studencką świątynię pod wezwaniem świętej żabki, zwinnie niczym sarenka przedostałem się na drugi brzeg asfaltowej szosy. Tuż przede mną stał betonowy kloc. W nim oto miałem się spotkać z pozostałymi myśliwymi. Pomknąłem wzrokiem przez ramię na sklepik spod znaku poczciwego płaza, myśląc o kupieniu paru piw, ale ostatecznie zrezygnowałem z tego pomysłu. Machnąłem olewczo ręką. Następnie zwróciłem się w kierunku wejścia molocha. Nie zastanawiało mnie nawet, dlaczego tropiciel polecił mi przyjść z łowieckim inwentarzem na piżama party. Intrygowało mnie zgoła co innego. Ciekawe, jaką to robótkę nam znalazł, pomyślałem podczas wybijania palcem kodu na powierzchni interkomu. Wbiegłszy prędko niczym strzała na drugie piętro, stanąłem przed mahoniowymi drzwiami. Zamaszyście zapukałem w nie pięścią. Nie było tu dzwonka, a i zasięg był jak w bunkrze Hitlera. Tak więc musiałem uciec się do bardziej tradycyjnych metod. W mig usłyszałem ciężki tupot stóp. Dochodził on zza drzwi, dlatego byłem pewien, że to Kinai. No, musiałem przyznać, że lokator mieszkania miał refleks jak kot, bo poderwał się do drzwi niemalże od razu. Odgłosy stąpania ustały. Zastąpiły je dwa szczęknięcia zamka, po których odrzwia stanęły przede mną otworem. W progu zobaczyłem łowcę. Ten wyszczerzył swoje zęby w uśmiechu i rzucił: no nie stój tak właś! Wyciągnął następnie rękę, dopowiedziawszy: witaj w krainie Mordor, gdzie zalęgły cienie. Przeszedłem przez próg i uścisnąłem jego chudą grabę. W moment zrozumiałem, o co mu chodziło. Faktycznie było tu ciemno. Rozejrzawszy się, miałem już puścić dłoń gospodarza, no ale ten zacisnął ją mocniej. Poczułem, jak ostatnia kość śródręcza zaczęła przesuwać się na boki. Nieprzyjemne odczucie rozpierzchło się po przedramieniu. Zęby zacisnąłem, nie chcąc zdradzić, że mnie to uwiera. Przez kilka chwil uśmiech na twarzy mu rósł. W końcu odpuścił, widząc, że mnie to nie rusza. No, powygłupialiśmy się trochę, a teraz pakuj się do miski. Odrzekł, otwierając drzwi za sobą. Sam się pakuj. Odparłem z udawanym oburzeniem i przeszedłem przez przedsionek. Moim oczom ukazały się słabo zarysowane kontury małego korytarzyka połączonego z salonikiem. Dwa pozostałe pomieszczenia były szczelnie zamknięte, tak jak gdyby łowca chciał coś przede mną ukryć. Nagle z drugiego końca większego pokoju rozbłysnął ciepły blask małej lampki. Zaraz po tym usłyszałem rozentuzjazmowany głos Konrada. Siemasz, Staszek! A, dawnośmy się nie widzieli. Co u ciebie słychać? Rzuciłem wzrokiem na lewo, od razu zauważając drugiego szczeniaka. A, no, po polowaniu na trasera z Baltim to zacząłem odrabiać zaległości po 2 latach nieobecności w świecie. Jak tam tobie się powodzi, Konradzie? Odbiłem pytanie. Następnie przeniosłem wzrok z jego twarzy na mały kawowy stolik, który umiejscowiony był w sąsiedztwie kanapy i asyście kompozytowego krzesełka.
Zajmowana przez iluzjonistę wersalka z kolei przysunięta była do ściany na lewo od przesmyku korytarzyka. Panelową podłogę rzadko wyścielały dywaniki ze zwierzęcych skór. W najdalszym końcu pokoju stało minimalistyczne stanowisko z komputerem stacjonarnym. Po prawej stronie stał dobrze wyposażony aneks kuchenny. O, urządził się tu, nie ma? Moją myśl rozproszyła odpowiedź towarzysza szkoleń. No, za ostatnią upolowaną lamię zafundowałem sobie motorka. I to nie byle jakiego, bo Harley'a. Zarzucił nogę na nogę i skrzyżował ręce na piersi, po czym rzekł. Co prawda jest używany, ale wrażenie robi, jakby był funkielnówka. Ech, kolejny dawca narządów. Jak dobrze się dogadasz z Zajką, to może zaprosi cię na wspólną przejażdżkę. Odrzekł Kinai. Wzdrygnąłem się. Jego głos wybrzmiał tuż za moimi plecami. Ten minął mnie i przeszedł do większego pomieszczenia. Zaskoczyła mnie ta ciekawostka na jej temat. Łowczyni prawdopodobnie nie lubiła chwalić się tym faktem. Jako że Zaja była rozgadaną duszą, to myślałem, że wiem już o niej wszystko, a tu taka niespodzianka. Może postawa Kinaja wobec motocyklistów sprawiła, że to ukrywała, podobnie jak swoją nieludzką naturę. Usiadłem na drugim końcu kanapy. Odpłynąłem myślami, kiedy pozostała dwójka zaczęła się o coś przemawiać. Moje oczy zawisły na walających się po podłodze torbie i plecaku wojskowym. Domniemywałem, że należą do kłócącej się dwójki. Nie mogłem znieść niewiadomej wiszącej nad moją głową, dlatego też wyrwałem z pytaniem, przerywając ich przekomarzanki. Nie zwołałeś nas tu chyba z całym myśliwskim ekwipunkiem tylko po to, żeby obejrzeć straszny film, co? O, Stasiek, ciebie to nawet Żyd nie okantuje. Jak pewnie się już domyśliłeś, dostałem od mojego znajomego fuchę. Zanim jednak zaczniemy przygotowania, powiedzcie mi, co pamiętacie na temat lykanów? Zapytawszy, obrócił krzesło tyłem do stolika. Następnie usiadł przodem do nas, opierając przedramiona i głowę o rant oparcia krzesła. Potem już tylko siedział i wodził po nas nieodgadnionym wzrokiem. Przyszło mi coś na myśl, ale Konrad zdążył z pewnością wypalić. Jak cię upierdoli, klątwa przejdzie na ciebie. Kinai pokiwał aprobująco głową. Nic przy tym więcej nie powiedział. W powietrze wzniosła się aura rywalizacji. Chwilę później zaczęliśmy się przerzucać wskazówkami na temat tępienia tych przeklętych istot. Rany zadane przy pomocy srebra co prawda osłabiały potwora, ale dopiero zakatowanie z użyciem posrebrzanego narzędzia mordu, przebicie serca lub odrąbanie łba uśmiercało bestię. Na zdrowym okazie stwora słaba mikstura nie robiła żadnego wrażenia. Lykan, w przeciwieństwie do wilkołaka, kontrolował swoją przemianę. Oznaczało to przede wszystkim, że za dnia mógł być pięknością, w nocy zaś szkaradą, niezależnie od fazy księżyca. Było to raczej pewne, że wtopiony w tłum będzie nas obserwować. Jeśli w grę wchodził lykantrop, ufać nie można było nikomu, poza dobrze znanym sobie łowcom. Nawet nie pytałem, czy misterium w jakiś sposób uodporniło mnie na klątwę przenoszoną wraz z ugryzieniem. Zaja powiedziała, żebym uważał, to uważać będę. Starszy stażem łowca, wysłuchawszy naszych odpowiedzi, odrzekł. No, dobra, chłopaki. Zanim przejdziemy dalej, zrobię nam coś do picia. Po czym wstał. Krzątał się przez jakiś czas wkoło aneksu, jakby w międzyczasie czegoś szukał. Tuż przed tym, jak czajnik zgasł, odszukał swoją zgubę. Następnie rzucił na stoliczek czarną, pękatą kopertę. Przyjrzałem się pakunkowi, nie zwracając uwagi na dalsze poczynania towarzyszy. Przesyłka nie miała żadnych znaków szczególnych. Nie uszedł mojej uwadze jednak fakt, że została naruszona przed moim przybyciem. W porównaniu do mnie, Kondziu najpierw strzelał, a potem pytał. Ledwo co zdążyłem się pakunkowi przyjrzeć, a zabrał mi go sprzed oczu. Gospodarz przysiadł się do nas, stawiając kubki na stoliku.
Zainteresowanie zaparzoną herbatą zniknęło. Moją uwagę prędko zajęły zdjęcia i raporty, które zaczął wykładać iluzjonista. 16 stycznia. Znalezienie pierwszego ciała na terenach masywu Ślęży wstrząsnęło mieszkańcami pobliskich miejscowości. Ofiarą nieznanego sprawcy była 20-paroletnia kobieta. Zwłoki należały do Anny Bodnarskiej, co potwierdziły dokumenty znalezione na miejscu zbrodni. Prawdopodobnie zginęła w noc sylwestrową, a miejscem jej zgonu okazał się szczyt wieżycy. Ciało denatki znaczyły rany szarpane pozostawione przez niedźwiedziowate zwierzę. Początkowe przypuszczenie okazało się mylne. Jakiś czas później specjaliści dowiedli, że układ zębów i szczęki nie jest zgodny z hipotezą. Ponadto nie występowały tu żadne gatunki niedźwiedzi. Dopiero później zdiagnozowano u ofiary ślady przedśmiertnego aktu seksualnego, co jeszcze bardziej komplikowało sprawę. 6 marzec. Następnymi ofiarami byli 2- i 17-letni mężczyźni. Stan, w jakim się znajdowali, uniemożliwiał identyfikację. Ich okaleczone zwłoki zostały wywleczone parędziesiąt metrów na wschód od rzeźby Panna z Rybą, a odkryli je spacerowicze, którzy zboczyli ze szlaku. Z ciał powyrywano ręce oraz nogi. Zwłoki nosiły także znamiona ran drapanych i ukąszeń. Rozstaw szczęk według oceny leśników był podobny do wilka, z tą jednak różnicą, że były o wiele większe. Obecności wilków w tym regionie również nie odnotowano. Późniejsza sekcja zwłok dowiodła, że mężczyzn wpierw powalono, a potem połamano im kości piszczelowe. Brud pod paznokciami wskazywał na ich późniejsze odczołgiwanie się. Coś następnie zaczęło żerować na jednym z nich. Śledczy zajmujący się tą sprawą ustalili, że sprawcą był człowiek, który posłużył się w tym celu zdziczałym psem. Rozstaw kłów nie był jednak zgodny z żadną znaną rasą na świecie. Na dodatek szyję drugiego mężczyzny wyróżniało cienkie nacięcie. 26 czerwiec. Nad ranem odkryto półnagie zwłoki 16-letniej Zuzanny Lesickiej. Leżały one kilkadziesiąt metrów od czarnego szlaku przy skałach Władysława. Na jej rozpoznanie pozwolił dowód osobisty schowany w małym plecaku podróżnym. Sam przedmiot leżał tuż obok niej. Jej stan różnił się od ciał z marcowego incydentu. Na rozdartej bieliźnie i skórze odkryto ślady osmolenia. Ciało w momencie wykrycia było ułożone na boku. Dziewczyna miała rozharatany brzuch, a także była pozbawiona głowy wraz z górnym odcinkiem kręgosłupa. Ofiara została zgwałcona jeszcze przed śmiercią. Świadczyły o tym liczne uszkodzenia pochwy i macicy. Mimo to na podstawie dalszych badań nie udało się ustalić tożsamości mordercy. 16 lipca. Przy Zbójeckiej Pieczarze odnaleziono zmasakrowane zwłoki kobiety przed 30 rokiem życia i dwóch mężczyzn w podobnym wieku. Stan ciał ani bagażu nie pozwolił na identyfikację ofiar. Na udach, biodrach, a także przedramionach półnagiej dziewczyny znaleziono sińce i ślady zacięć po ostrym narzędziu lub pazurach. Badania genitalii ponownie wykazały wystąpienie aktu seksualnego. U mężczyzn nie zauważono podobnych śladów. Po brutalnym mordzie ofiary te również zostały zdekapitowane. Leżące na wznak ciała zostały rozszarpane w taki sposób, jakby ucztował na nich pies, któremu udało się przeżyć w lesie. 6 sierpnia. Niedaleko rozdroża Sulistrowickiego odnaleziono dwójkę denatów, której zaginięcie zgłoszono na 2 dni przed wykryciem. Byli to 25-letni Kamil Sejk i Lena Hajduk. Rozbity nieopodal namiot był w tragicznym stanie. Coś wpierw wystraszyło ofiary, by te podjęły się ucieczki. Morderca wykorzystał do tego ich własne schronienie. Co warto zaznaczyć, po raz pierwszy to mężczyzna nosił znamiona gwałtu. Na dodatek, jego głowa nie została oderwana, a wykręcona o 180 stopni. Na twarzy denata widać było te same ślady po zacięciach, co przy poprzednim ciele. Dużych rozmiarów brzuch został rozerwany, a organy wewnętrzne wyjedzone do szczętu.
Ciało kobiety z kolei różniło się wszystkim od innych zwłok w tej sprawie. Na całym jej ciele znaczyły się długie, a także płytkie nacięcia. Zadane zostały w taki sposób, aby ofiara powoli się wykrwawiała. Piersi kobiety z kolei ucięto i przypalono. Co więcej, Lena Hajduk nie posiadała ran szarpanych ani śladów ugryzień. Ich odzienie dodatkowo wskazywało na zamiar odbycia aktu seksualnego. 26 sierpnia. Na miejscowym komisariacie zgłoszono zaginięcie 19-letniej Violetty Płask. Ciała nadal nie odnaleziono. Rodzina zaginionej wyjawiła, że samotnie wyruszyła w kierunku Ślęży. Miała wrócić jeszcze tego samego dnia. Śledztwo w sprawie nadal trwa. Nie mogłem oderwać wzroku od załączonych zdjęć. Po moich plecach rytmicznie przebiegał dreszcz, a włosy stanęły dęba. Te widoki oraz wyobrażenia mroziły mi krew w żyłach. Nie pomyślałbym nawet, że jakikolwiek człowiek mógł się dopuścić czegoś takiego. Sam się zastanawiałem, co byłoby gorsze. Zostać ofiarą trasera czy tego lykantropa. Niewzruszony Kinai upił łyk herbaty ze swojego kubka i powiedział: informator mojego ziomka widział bestię i uznał, że to lykantrop. Uznałem więc, że egzorcysta nie będzie nam potrzebny. Przyznam wam, chłopaki, że trochę poszperałem i znalazłem wspólny mianownik dla tych wszystkich raportów. Jest nim faza księżyca, konkretniej NUF. Na pewno z puli podejrzanych eliminuje to zwykłego wilkołaka, czyli zostaje nam lykan i rozszalały garou. W jednym i drugim wypadku mamy przejebane jak w ruskim czołgu. Chyba rozumiałem, o co mu chodzi. Lykan jest silniejszy, świadomy swoich działań i ciężko będzie go wykiwać w jakikolwiek sposób. Drugi podejrzany jest jeszcze silniejszy i o wiele ciężej zmęczyć go oraz tym samym zmusić do przemiany w człowieka, jeżeli przeobrazi się w formę lupusa, co jest raczej skrajnie ciężkie w trakcie walki, to łatwo ucieknie przed naszą obławą. Nieraz widziałem, jak Zaja zmieniała formę. Trwało to zbyt długo. W takim przypadku tym, co nam groziło, nie było klątwą czy ucieczką bestii, a rozerwanie na strzępy. Wraz z wydłużającym się czasem siania destrukcji, ta bestia robiła się coraz bardziej niebezpieczna. Pełny wątpliwości zapytałem: mamy jakiś plan? Następnie upiłem łyk zielonego płynu z mojego kubka. Czułem przy tym, jak lekko trzęsą mi się ręce. Zaparzona przez gospodarza mięta pozwoliła na chwilę odepchnąć od siebie makabryczne widoki z miejsc zbrodni. Konrad w odpowiedzi na pytanie wzruszył ramionami, za to Kinai podniósł kącik ust i poprawiwszy się na siedzeniu, rzekł: najprostszy w świecie. Pierdolniemy go jak 30 kV. Naraz. Wystawimy któregoś z was na wabia. Skierował palec wskazujący w naszą stronę, po czym przesuwał go to na kondzia, to na mnie, mówiąc: co do tego, czy będziesz to ty, czy ty, uzgodnijcie sobie jutro. Zaś ja i ten drugi będziemy aniołami stróżami. Tyle, że moim priorytetem będzie przestrzelenie bestii łba. Z pozoru proste. Jaka jest szansa na napotkanie innych łowców? Westchnął Konrad. A duża, przecie nie jest to bestia przeklęta wiedźmim morem. Świeżo upieczony łowca oparł się o oparcie kanapy, próbując rozczytać nasze wyrazy twarzy. Nastała cisza, taka jakbyśmy przenieśli się na wiekowy cmentarz. Trwało to, dopóki Konrad nie rzucił nam propozycji. No, zrobiło się nieco ponuro, a w końcu mamy weekend, czyż nie? Może się czegoś napijemy, tak choćby symbolicznie, żeby jutro być w formie. Jak najbardziej. Moja wątroba to wyjdzie ze mnie i zbije, jak czegoś dzisiaj nie wychylę. Kinai na jego pomysł z chęcią przystał. W naszej trójce to ja byłem sceptykiem. Zmieniłem jednak swoje nastawienie po ich namowach. Tuż po tym gospodarz chwycił za klucze od domu.
Już zdążył postawić kilka kroków w stronę wyjścia, gdy Konradek wyjął ze swoich pakunków 3 cytrynowe piwa. Chmielowy napój wypity wprost z butelki delikatnie ubarwił nam wieczór. Była to ilość raczej za mała, żeby kogoś spić. Przynajmniej mi się tak zdawało. Tak czy siak, przewidywałem, że następnego dnia powinniśmy wstać bez problemu. Pozostały czas do północy spędziliśmy na graniu w gierki, jakie Kinai miał na kompie, i oglądaniu filmu o Johnie, który ginie na końcu. Nie zamierzaliśmy zrywać się o 5 nad ranem, dlatego też pozwoliliśmy sobie na luksus niespania do późna. Schody zaczęły się dopiero wtedy, kiedy dotarło do nas, że łóżek nie starczy dla wszystkich. Tropiciel był właścicielem domu, to sypialniane łóżko jemu się oczywiście należało. Pozostała więc nam jedyna wygodna kanapa w salonie. Zagraliśmy o nią w papier, kamień, nożyce. Ślepa fortuna uśmiechnęła się tym razem do mnie. Wylądowałem bowiem na miękkiej powierzchni, a Konrad musiał rozłożyć się na podłodze. Zanim ja i Konrad zwlekliśmy się ze swoich barłogów, Kinai dawno zdążył już wynieść swoje graty z mieszkania. Byłem w szoku. Myślałem, że łowca jest tym typem, który lubi sobie pospać do późna. No ale jak zwykle okazał się on nieprzewidywalny. W międzyczasie, gdy my zaczęliśmy pakować się na górską wycieczkę, ten zabrał się za organizację śniadania. Zjedzenie jajecznicy i wypicie kawy było dla mnie zaledwie mrugnięciem okiem. Nie zdążyłem do końca oprzytomnieć z porannego zamroczenia, a byliśmy już w drodze, na podziemny parking. W pewnym momencie intuicja powiodła moim wzrokiem na twarz Konrada. Pod jego brązowymi oczami znaczyły się sine placki, a przez wyraz jego twarzy przemawiało wyczerpanie. Jak gdyby w ogóle nie spał tej nocy. W całym tym porannym zamieszaniu nie zdołałem tego wychwycić. Miałem go spytać, czy wszystko gra. Ten jednak zdawał się jakby czytać mi w myślach. Staś, możesz być przynętą? Nie czuję się dzisiaj na siłach, żeby spierdalać przed sierściuchem. Kilka razy w nocy się dzisiaj budziłem. Jasne, stary, ale zdrzemnij się jeszcze w samochodzie. Konrad skinął na to głową tak, jakby miała ona zaraz spaść na podłogę. Skrycie liczyłem, że się pozbiera, zanim dojedziemy na miejsce. Teraz, niestety, młody myśliwy zdawał się cieniem samego siebie. Góra, na którą mieliśmy wejść, nie miała być taka wymagająca, ale mimo to czułem, że biedaczyna wykituje nam w połowie drogi. Wątpiłem, czy dopuszczenie go do polowania było dobrym pomysłem. Oprócz wejścia na szczyt, musieliśmy jeszcze odwiedzić możliwie jak najwięcej żerowisk. Przypuszczałem, że może nam to zabrać sporą część dnia, a jeszcze musieliśmy przygotować się do walki z bestią. W sytuacji Konrada ważenie specyfików nie było konieczne, ale w przypadku moim i Kinaja było to coś jak kawa z rana. Co prawda Sfaruk zaklął runami jego karabin, ale poza tym nie potrafił używać zaklęć. W dodatku runy wiedźmiej mowy wykreślone na broni za każdym razem żądały indywidualnej ofiary w zamian za swą moc. Kinai nikomu dotąd nie wyjawił, jaka jest zapłata za wystrzał ognistej komety. Nie należało to do rzeczy przyjemnych, bo nasz tropiciel nie lubił na tym polegać. Wrzuciwszy swój ekwipunek do bagażnika ciemno-srebrnej Toyoty, zauważyłem dodatkowe pakunki. Zaciekawiło mnie, co tam się znajdowało, a także jak on to wszystko wniesie ze sobą na górę. Z moją torbą już był niemały problem, a on ze swoim plecakiem, karabinem w pokrowcu na wędki i dodatkowymi tobołkami na pewno znajdzie się na końcu naszego pochodu. Z całej naszej trójki tylko ja nie miałem przysłowiowej kuli u nogi. Tuż po zapakowaniu się do auta, nasz szofer wyjechał furą z podziemnego parkingu. Konrad, układając się wygodnie z tyłu, starał się wrócić do swojego sennego Matrixa. Kierowca natomiast wyciągnął z kieszeni malutkie słuchawki Bluetooth.
Chwilę później swoją pierwszą muzę włożył sobie do ucha, a drugą podał mi. W tamtym momencie dzień stał się dla mnie o wiele lepszy dzięki muzycznej mieszance kierowcy. Pierwszym i ostatnim przystankiem na linii Wrocław-Sobótka okazał się parking przy zadbanym romańskim kościele. Cóż, dalej idziemy pieszo. Zapewnił żwawo Kinai, jako pierwszy wychodząc z fury. Samemu nigdy tu nie byłem, więc w przeciwieństwie do hasającej po górze bestii, nie znałem terenu. Po minie Konrada uzmysłowiłem sobie, że ten również się tu nie odnajduje. Sytuację polepszało obeznanie przewodnika z tym miejscem mocy. Zabrawszy pakunki ze sobą, ruszyliśmy za naszym przewodnikiem. Co jakiś czas rzucałem okiem na Konrada. Drzemka podczas jazdy odrobinę musiała mu pomóc, ale i tak kiepskiej jakości sen uzewnętrzniał się na jego twarzy. Tuż po wejściu do lasu szlak stał się bardziej wymagający. Zrobiło się nieco stromiej. Leśny podszyt natarczywie wpełzał na obraną przez nas ścieżkę. Żywego ducha tu nie było widać. W dodatku ta cisza i natarczywość leśnego podszytu wpełzającego na szlak wpędzała w niepokój. Dziwnym był fakt, że w tym miejscu nie odnotowano żadnych działań potwora. Lada chwila dowiedziałem się dlaczego. Tropiciel powiedział, że od tej strony rzadko kiedy ktoś wchodzi. Znaczna większość spacerowiczów i sportowych świrów zaczynała przygodę z górą dopiero od parku linowego, który był jeszcze przed nami. Bestia miała o wiele łatwiej schwytać ofiarę pomiędzy szczytem wieżycy a ślężą. Ja i Konrad powoli odczuwaliśmy zaniedbaną kondycję. Natomiast Kinai, objuczony niczym koń, piął się do góry o wiele sprawniej niż my. Na ten widok uderzyłem się w pierś. A, o bieganiu kuźwa zapomniałem. Samobiczowałem się myślami. Po polowaniu poprzysiągłem sobie rychły powrót do codziennego treningu, mając jednocześnie nadzieję, że moje nogi i tym razem mnie nie zawiodą. Nie siła, a szybkość była moim największym atutem. Dlatego też musiałem to pielęgnować. Spowiła mnie duma, gdy przypomniałem sobie ucieczkę przed zają w lesie nieopodal Brzezin. Niestety, los bez przerwy wylewał na mnie wiadro zimnej wody. Tak było i tym razem. W trakcie wędrówki na szczyt, prędkość mogła mnie właśnie pogrążyć. Musiałem więc oszczędzać siły na zamiary, ponieważ ktoś musiał tej nocy zatańczyć z potworem. Wiadomo przecież, że do tanga trzeba dwojga. Szkarada sama tańczyć nie będzie. Bez przystanku minęliśmy dom turysty u podnóża wieżycy. Przodujący łowca chyba zauważył, że oglądamy się za tym miejscem, ponieważ parsknął. Pany, nie mamy czasu. Kto w niedzielę poluje, diabłu usługuje. Dlatego choćby skały srały, musimy ze wszystkim wyrobić się dzisiaj. Nie wiem jak tego drugiego zmiotu, ale mnie te słowa pokrzepiły. Uwierzyłem nagle, że jeszcze przed północą wrócimy do domu. Poprawiłem torbę z oporządzeniem i zacząłem równać krok do tempa naszego lidera. Minąwszy mozaikową makietę ślężańskiego parku krajobrazowego, której przyjrzałem się tylko pobieżnie, skierowaliśmy się w stronę najbliższego podgórza. Już stąd widać było, że dalsza tułaczka będzie ciężkim kawałkiem chleba. Spoglądałem wzwyż z trwogą, gdy zbliżaliśmy się do zbocza wieżycy. Okazało się, że samo podejście wyglądało jeszcze gorzej, gdy tylko zbliżyliśmy się do jej podnóża. Kierownik wycieczki ponownie wyrwał się do przodu. My, świeżaki, ruszyliśmy jego śladem dopiero po chwili otumanienia majestatycznym obrazem góry. Starszy myśliwy w tym czasie, niczym koza śnieżna, wskakiwał już po wystających z ziemi kamieniach i konarach drzew. Nie widziałem szans na to, żeby się z nim zrównać. Pomimo spadającego zapału, wdrapywaliśmy się coraz wyżej, goniąc za niedoścignionym. Czas mijał mozolnie, do uszu nie docierało nic poza szumem wichru i moim własnym sapaniem. Wyposażenie zaczynało ciążyć na moich plecach.
Przykrym był fakt, że nie mogłem przetestować zdobycznej strzelby. Na szczęście nie była mi potrzebna w roli wabia. Do tego wystarczył mi tylko pistolet, a Bajkał mógł mnie tylko spowalniać. Co jakiś czas oglądałem się na Konrada. Markotny biedaczek zachowaniem coraz bardziej upodabniał się do Baltazara. Psychofizyczne wyniszczenie drenowało go. Można było to zauważyć po jego spojrzeniu, twarzy, a nawet ruchach. Profilaktycznie dałem mu się wyprzedzić. Wolałem mieć go w zasięgu wzroku, gdyby miał się zsunąć wskutek niepewnego kroku. Jak się później okazało, miałem nosa, bo zdarzyło mu się kilkukrotnie utracić równowagę. Kiedy wdrapaliśmy się na szczyt, naszym oczom ukazał się nasz wesoły traper. Stał, oparty plecami o ścianę masywnej, granitowej wieży, wyklikując coś gorączkowo na telefonie. Kiedy podeszliśmy do niego bliżej, wreszcie zwrócił na nas uwagę. Chłopaki, to dopiero początek trasy, a wy wyglądacie jak styrane konie pociągowe. Wskazał następnie poblisko ławeczkę, po czym dopowiedział. Klapnijcie sobie, a ja pójdę coś załatwić. Krótko po tym zniknął za zaokrąglonym węgłem strażnicy. Bez chwili zwłoki skorzystaliśmy z jego porady i usiedliśmy na siedzisku. Łapaliśmy oddech. Miast rozmawiać, odzyskiwaliśmy siły, podziwiając widoki. Część z nich zasłaniała tablica informacyjna dotycząca lasu okrywającego okolice. Nie wczytywałem się w jej treść, nie za bardzo mnie to obchodziło. Jedynym, co musiałem zrobić, to uczestniczyć w rekonesansie i oszczędzać siły na polowanie. To tyle i aż tyle. Zjechałem wzrokiem na lewo. Gęste listowie tutejszych drzew rzucało swój cień na kamienistą ścieżkę. Przypominało to trochę obrośniętą zielenią altankę. Nie zdałem sobie sprawy, że moje spojrzenie zawisło na kolejne 5 minut. W pewnym momencie odczułem czyjąś dłoń na swoim barku. Obróciwszy głowę, spostrzegłem kątem oka, że czas przerwy dobiegł właśnie końca. Kinai potrząsnął mym barkiem i spytał. Odpoczęliście trochę? Skinęliśmy głowami. Konrad zrobił to trochę niemrawo, co nie uszło uwadze pytającego. Kondzio, nie bój żaby! Zdążysz jeszcze uciąć komara przed zmrokiem. Do tego czasu będziesz musiał jednak spiąć dupę. Półtorej godziny marszu dzieliło nas od zaparkowanej Toyoty w momencie natrafienia na rzeźbę panny z rybą. Jak na mój gust, to w ogóle nie przypominało żadnej z tych dwóch rzeczy. O skalnym niedźwiadku tuż obok nawet już nie wspomnę. Czego mogłem się jednak spodziewać po starosłowiańskich rzeźbach? Konrad, usiadłszy na kamieniu, nie zamierzał nigdzie się ruszać. Natomiast ja przymknąłem na chwilę oczy i rozkoszowałem się nieskażonym spalinami powietrzem. Straciłem poczucie czasu, a kiedy rozwarłem powieki, Kinai przepadł jak kamień w wodę. Wierzgałem w miejscu, rozglądając się za nim na wszystkie strony. Przechodzący obok mnie ludzie patrzyli na mnie jak na debila. W końcu miał mapę i klucze do samochodu. Bez niego nie mieliśmy co dalej iść. Konrad również niczego nie zauważył, bo jak mi się później przyznał, próbował podrzemać. Wygląda, że nasz przewodnik nie słyszał o regule „nie zbaczaj ze szlaku”. Pozwoliłem sobie na prześmiewczy komentarz. Zaraz potem uświadomiłem sobie, że nie była to jego pierwsza wyprawa w to miejsce. Z nudów chyba skłoniłem się ku przetrząśnięciu okolicy ścieżki w poszukiwaniu, sam nie wiem czego. Powrót na trakt tropicielowi zajął trochę czasu. Zdążyłem się wynudzić, a Konrad trochę odpocząć. Kiedy myśliwy wrócił do swoich zaginionych owieczek, nie omieszkałem go spytać, gdzie polazł. Bez wahania skwitował. A poszedłem sprawdzić, co jest za górką. Po jego zdawkowej odpowiedzi wyruszyliśmy w dalszą drogę. Tym razem nie dyktował Kinajem pośpiech. Szedł równo z nami, rozglądając się dokładnie po gęsto obrośniętym szczupłymi drzewami terenie. Od pewnego momentu szlak stał się bardziej stromy.
Głazy wystawały z ziemi niczym dzicze fajki. Konrad coraz bardziej otaczał się chmurami własnych myśli. Po jego minie domyśliłem się, że próbuje on przezwyciężyć zmęczenie. Wydawało mi się nawet, że krótka drzemka pod posągami nieco mu ulżyła. Wstawiał kroki o wiele pewniej niż przed wejściem na wieżycę. Bliżej szczytu ścieżka rozdzieliła się nagle na dwie równoległe. Oczywiście każdy z nas poszedł za tropicielem, który obrał prawy tor. Z narastającego marazmu wyszarpnął nas nagły wybuch entuzjazmu przewodzącego naszym pochodem. Uhu! Podniosłem na niego zniesmaczony wzrok. Zorientowałem się, że Konrad również. Potem powiedliśmy oczami tam, gdzie oglądał się traper. Okazało się bowiem, że sąsiednią alejką szły sobie dwie młodo wyglądające panny z psami na smyczach. W odpowiedzi na jego zaczepkę uśmiechnęły się tylko i pomachały w naszą stronę. Musiało to doładować naszego przewodnika, ponieważ z miejsca przyspieszył kroku. Przyznam się szczerze, że po tym humor i pozytywne myśli poczynały powoli wracać do mojej głowy. Wdrapawszy się na szczyt, zobaczyliśmy kilka grup zażywających relaksu. Zamiast entuzjazmu odczułem ssący głód, poniewierający moim żołądkiem. Nie byłem jedyny, każdemu z nas burczało tak, jakbyśmy mieli w żołądku cały pszczeli ul. Kinai nawet się nie rozglądał. Od razu ruszył w stronę ogromnego budynku po naszej lewej. My oczywiście za nim. Prędko przeszedłszy brukowane patio, znaleźliśmy się przed domem turysty. Śmiało braliśmy po dwa schodki na krok. Wejście do środka nie zajęło nam sekundy. Nasz zapał jednak zgasł, gdy ujrzeliśmy długi ogon, ciągnący się od kasy sklepiku. W tamtej chwili wszystkie znane nam przekleństwa zaczęły cisnąć się nam na język. Z chwilą, gdy zasiadłem do stołu w innej części budynku, zobaczyłem, jak tropiciel ślęczy nad mapą ślężańskiego masywu. Wodził oczami po wytyczonych na mapie sektorach. Sprawiał przy tym wrażenie głęboko zamyślonego. Coś gorączkowo notował w pobliżu zaznaczonych żerowisk. Pisał niewyraźnie, dlatego nic z jego notatek nie wyczytałem. Konrad siedział tuż obok, z przymkniętymi oczami i smartfonem w dłoniach. Natomiast ja przeglądałem na telefonie najlepszą stronkę z memami, zajadając się jeszcze ciepłym posiłkiem. Coś rąbnęło w blat. Oderwałem wzrok od ekranu. Kinai natomiast zastygł z długopisem wplecionym w palce, wiszącym parę centymetrów nad mapą. Chwilę później zmierzyliśmy wzrokiem Konrada, który w otumanieniu przecierał ręką powieki. Wybaczcie, chłopaki, odpłynąłem. Wymamrotał, podnosząc urządzenie z blatu ławy, po czym dopowiedział. Coś mnie ominęło? Parę cholernie wybitnych memów rzuciłem lakonicznie. A, czyli nic szczególnego. Odparł iluzjonista, patrząc na mnie z politowaniem. Tropiciel jednakowoż parsknął śmiechem i wrócił do studiowania mapy. Popijał przy tym herbatę ze swojego termosu, jakby świat miał się zaraz skończyć. Dopiero sięgnięcie dna termosu wytrąciło go z całkowitego skupienia. Rebiata, myślę, że resztę wolnego czasu przeczekamy. Gdzieś na czerwonym szlaku, nieopodal szczytu. To nad tym tak długo myślałeś? Zapytał zniesmaczony Konrad. Coś ci się nie podoba? Zaszycie się gdzieś w pobliżu najpopularniejszego szlaku, czy też na samym szczycie, nie jest najlepszym pomysłem. Młodzik zwarł swoje wargi i nic więcej nie powiedział. Ponowne wejście na szczyt po zmierzchu chyba niezbyt mu pasowało. Mnie zastanawiało jednak, jak Kinai zamierzał namierzyć przybliżone miejsce przebywania monstrum. Chcąc szybko zgasić żar ciekawości, niemalże szeptem spytałem najbardziej doświadczonego Nemroda. Jak zamierzasz wytropić bestię? Dowiesz się w swoim czasie. Zgasił mnie niczym peta. Powolnym ruchem rąk spakował następnie mapę oraz pusty termos do plecaka.
Zinterpretowałem to jako zamiar opuszczenia lokalu, więc pospiesznie dopiłem zawartość swojego kubka. Podniosłem się z siedziska i zabrawszy ze sobą torbę, wyszedłem na zewnątrz. Oparłem się potem o mur budynku. Dopiero teraz miałem okazję rozejrzeć się dokładnie po trawiastym placyku. Jedynym, co nie pasowało na wierzchołku góry o pogańskiej przeszłości, był katolicki kościół. Gdyby do starcia z Lykanem doszło na szczycie, byłaby to idealna miejscówka dla naszego snajpera. Gdzieś tam przy samym krańcu placu stał na kamiennym wyniesieniu drewniany krzyż. Ten widok uzmysłowił mi, jak agresywna potrafiła być chrystianizacja za czasów pierwszych piastów. Sprawiło to, że jaskrawe barwy, w jakich jawił się dzień, delikatnie wypłowiały. Słonko świeciło, nie siąpiło, a i wiatr nie nękał jakoś mocno. Czarne myśli jednak zrobiły swoje. Byłem pewny, że łowy pójdą nam pomyślnie. To właśnie utrzymywało moje morale na wysokim poziomie. Nas, łowców, było co najmniej trzech, a bestia jedna. Wszystko wróżyło nasz triumf. Oczami wyobraźni widziałem już nasz powrót samochodem przy akompaniamencie smoków i gołych bab. I wtem ktoś położył mi dłoń na ramieniu, budząc mnie ze snu zwycięstwa absolutnego. Odchyliłem odrobinę głowę. Tuż za mną stał markotny iluzjonista i rozochocony traper. W oderwaniu od refleksji zapytałem: co tak długo? No cóż, zanim wyruszysz w drogę, lepiej iść się wypróżnić. Czyż nie? Za to ty trochę pobujałeś głową w obłokach, co? Pociągnął mnie za język z przekąsem. Przyznam, że trochę się rozmarzyłem. No nic, lecimy, nie śpimy. Dynamicznie oderwałem się od ściany. Kinai wysunął się naprzód pochodu, a my ruszyliśmy za nim. Podczas przechadzki po trawiastej połaci zakomunikował, że naszymi celami były kolejno pieczara z Bujecka i skały Władysława. W miarę naszych możliwości mieliśmy jeszcze odwiedzić rozdroże sulistrowickie, ale przewodnik był zdania, że nic się nie stanie, jak je sobie odpuścimy. Najważniejsze według niego były te dwa punkty. My nie mogliśmy zaklinać, więc odpowiednie dostrojenie do walki było dla nas kluczowe. To jednak wymagało czasu, z kolei Konrad potrzebował jedynie snu. Wszystkie te powody rzutowały na porzucenie wędrówki do ostatniego żerowiska. Obeszliśmy wieżę RTV, schodząc tym samym na czerwony szlak. Jak później się dowiedzieliśmy, miejsce kultu zapomnianej wiary, które miało stać się naszym obozowiskiem, znajdowało się rzut beretem od szczytu. Oddaliwszy się od domu, zorientowaliśmy się, że okolica była wręcz opustoszała. Podczas marszu do groty zbójów napotkaliśmy raptem dwie osoby. Przy pierwszej okazji, zgodnie z tym, co pokazywała mapa, odbiliśmy na prawo. Ścieżka drastycznie się zwęziła. Pierwsze wrażenie całkiem przyjemnej trasy padło, gdy ta wymusiła na nas większą dozę ostrożności. Sama myśl o polowaniu w tamtym miejscu sprawiła, że brakowało mi tchu. Teren był wysoce niekorzystny dla naszego planu. Strome zbocza po obu stronach szlaku osłabiały każdy jego aspekt. Tutaj nie mieliśmy z bestią żadnych szans. Kinai również musiał to sobie uświadomić, ale mimo to podążaliśmy w kierunku pieczary. Teren ponownie nas zaskoczył. Obiekt naszego zainteresowania był położony na lewo od naszego szlaku. Kinai, zdjąwszy plecak, objaśnił nam: schodzę tam, nie musicie za mną iść. Odetchnęliśmy z ulgą. Starszy łowczy musiał to zauważyć, ponieważ prawy kącik ust delikatnie mu się podniósł. Krótko po wyciągnięciu latarki z plecaka poprawił pokrowiec na swój karabin i odsalutował. Następnie prześlizgnął się po powalonym drzewie, łamiąc przy okazji parę wystających gałęzi. Obserwowaliśmy, jak tropiciel ostrożnie przeskakiwał od drzewa do drzewa, ze skałki na skałkę. Szło mu to tak sprawnie, że po paru minutach straciliśmy go z oczu.
korzystając z danej nam przerwy, usiedliśmy na ziemi. Nie daliśmy rady zluzować. Czułem, jak coś wisiało w powietrzu nad tą pieczarą. Moja podświadomość biła na alarm przez ilość złych omenów związanych z tym miejscem. Modliłem się tylko o to, abyśmy nie musieli tu łazić po nocy. Wraz z Kondziem niespokojnie omiataliśmy wzrokiem pobliski obszar. Było tu dziwnie cicho. Nawet postukiwania dzięciołów, które słyszeliśmy zawsze gdzieś tam w tle, umilkły. Prawa dłoń ostrożnie rozpięła zamek błyskawiczny, gdy druga ujęła rękojeść ukrytego pod klapą kurtki sztyletu. Czekałem w zwarciu. Czyżby polowanie się rozpoczęło? Pomyślałem. Sytuacja przypominała mi o pierwszej wizycie w lesie nieopodal katedry. Wiadomo, że w obecności większego drapieżcy las cichnie. Spoglądałem co jakiś czas na ekran swojego smartfona. Minuty mijały, a po traperze nie było ani widu, ani słychu. Cięciwe atmosfery jeszcze bardziej napiął okrzyk Kinaja. O kurwa! Szarpnąłem za pistolet. Jakby na hejnał wstaliśmy z ziemi. Przyskoczyliśmy wnet do przewróconego drzewa. Po chwili wypatrywania zobaczyliśmy łowcę. Piął się ku górze jeszcze ostrożniej niż wcześniej. Utykał niemalże niepostrzeżenie na prawą nogę, a zauważenie tego trochę mi zajęło. Interesowało nas wiele. Co się tam stało? Co zobaczył? Dlatego też, kiedy wdrapał się z powrotem na ścieżkę, zaczęliśmy go dopytywać. Ten jednak bez słowa pochylił się do przodu i zaczął wyrównywać oddech. Myśliwy ochłonął po bliżej nieokreślonym czasie, a wtedy podzielił się z nami wszystkim, co zaobserwował, a także czego doświadczył. W trakcie powrotu noga ześlizgnęła mu się do szczeliny pomiędzy skałami, stąd ten krzyk. Potem objaśnił, że przy pieczarze znalazł ślady pazurów na skałach oraz pniach drzew. Te na konarach były na tyle subtelne, że mało kto mógł zwrócić na nie uwagę. Wykazywały, że bestia po prostu się o nie opierała. Wyraźniej rysowały się te u górnej krawędzi groty. Taka rozbieżność zdziwiła nas, ale nie jego. Tropiciel wywnioskował z tego coś niecoś. Położenie zadrapań na pniu zdradzało jego umiłowanie do śledzenia niczego nieświadomych ofiar. Podkradał się do nich następnie jak najbliżej, co sugerowały kolejne szramy. Nasz cel z pewnością nie był miernotą przez wzgląd na głębokość, w jaką w głazie wyryły się szpony. W dodatku powstały one najpewniej przy wybiciu się zwierza ze skalnej półki. Wskazówki potwierdziły nasze wcześniejsze założenia. Mieliśmy do czynienia z rozumnym lykanem, który z premedytacją wszystko planował. Ofiary z tego miejsca zaatakował we śnie tak samo jak tych z rozdroża sulistrowickiego. Tej nocy jednak nadzieje się na nas, łowców, którzy ukrócą jego terror. Zdążyliśmy odwiedzić jeszcze okolice skał Władysława. Tam jednakże nie odkryliśmy nic specjalnego. Podsumowując, w żadnym z żerowisk oprócz pieczary nie widać było śladów bytowania monstrum. Możliwe, że bestia poczuła się tam nazbyt pewnie, myśląc, że tak głęboko nikt nigdy nie będzie szukał. Ewentualnie umyślnie zostawiła trop w tamtym miejscu. Niebawem wróciliśmy do naszego punktu zbiornego, gdzie mieliśmy poczekać do nadejścia zmroku. Wraz z Kinajem rozpaliliśmy ognisko. Zabraliśmy się następnie za ważenie specyfików. Wówczas, gdy pieczołowicie nad tym pracowaliśmy, Konrad wbrew naszym zaleceniom nie poszedł spać. Łaził w koło, kreśląc nożem runy na co którymś z otaczających nas pniów. Znaki charakteryzowało łudzące podobieństwo do tych, które Baltazar nakreślił kiedyś na drzwiach hotelowego pokoju. Iluzjonista krążył w koło jak sęp z zapadliną, a kiedy dopełnił dzieła, spoczął przy rozpalonym ognisku. Kręcił się, wiercił, aż w końcu zasnął.
Biedakowi długo zeszło, nim zabełtała mu w głowie melodia nucona przez usta Morfeusza. Miałem jednak nadzieję, że dłuższe leżakowanie postawi go teraz na nogi. Sam skupiłem się na wytworzeniu martwego motyla, mającego na celu stłumienie ludzkiego zapachu. Za radą Baltazara przysiadłem trochę do alchemii od ostatniego polowania. Wtedy też przypomniałem sobie, że zażycie tej mikstury wiązało się z nieprzyjemnymi konsekwencjami, takimi jak swędzenie skóry czy pojawieniem się potówek. Nie było to na szczęście przeznaczone dla mnie. Z tego też powodu cieszyłem się jak diabli. Za to musiałem wlać w siebie czerwony rum, przyspieszający krzepnięcie krwi oraz dekot badaczki zarazy, który miał mnie uodpornić na choroby. Przed klątwą mnie nie uchroni, ale przed tężcem, wścieklizną i sepsą już tak. Tego to ja musiałem kilka sztuk na zapas zrobić, bo czas działania tego remedium był stosunkowo krótki. Całe szczęście, że misterium przeobraziło mnie w cienia. W przeciwieństwie do pozostałych kast bractwa, tropiciele i cienie byli odporniejsi na skażoną krew, będącą składnikiem większości mieszanek. Całun z mroku i cichoszy, lotem strzały oplótł miejsce mocy. Kinai zgasił ognisko wnet po tym, jak słońce zniknęło za krańcem widnokręgu. Szturchnąłem śpiącego Konrada. Był zniesmaczony pobudką o takiej porze, ale sam pewnie wiedział, że nie było innego wyjścia. Ciepły blask płomieni zastąpiły blade snopy czołowych lamp. Po swoich pierwszych polowaniach ja i Konrad zgodziliśmy się co do jednego. To źródło oświetlenia w terenie sprawdzało się najlepiej. Przywdziawszy myśliwskie łachy, złapaliśmy za torby i ruszyliśmy na szczyt. Mieliśmy niedaleko, to też w Trymiga znaleźliśmy się przed grotą Bolka II, znajdującą się tuż przy ciągu kamiennych schodów. Traper nie wbiegł po nich od razu. Wpierw dał mi swój telefon, co odrobinę mnie zdezorientowało, ale kiedy objaśnił jego przeznaczenie, jeszcze bardziej rozwarły mi się oczy. Okazało się, że tropiciel nie mi trężył dzisiaj czasu. W każdym z incydentalnych miejsc zainstalował czujniki ruchu, które komunikowały się z otrzymanym smartfonem. Ani razu nie zauważyliśmy, jak on to robi. Nim zdążyłem się go spytać, dlaczego przed nami to ukrywał, był już za połową stopni prowadzących do kościoła. Wydzieranie się do niego uznałem za totalną głupotę. Wyszedłem więc na środek, czekając aż towarzysząca mi dwójka łowców ukryje się w upatrzonych wcześniej miejscach. Spojrzałem z zaciekawieniem na ekran urządzenia. Przed oczami pojawił się urywek mapy z zaznaczonymi punktami. Je z kolei okalały czarne kręgi. Według tego, co mówił Kinai, miały się one podświetlić, gdy zainstalowany tam czujnik wykryje coś nader ruchliwego. Plan kierownika wycieczki wydał mi się wtedy pozbawiony wad. Światła ich czołowych lamp zgasły. Stąd też wiedziałem, że zaczaili się już w swoich zakamarkach. Ja musiałem tylko spacerować po szczycie, monitorując stan czujników. Mimo, że byłem wabiem, wolałem zgasić lampę. Przez nieco mniej niż godzinę nic nie wróżyło nadejścia maszkary. Ludzi postronnych też nie musiałem się spodziewać. Z informacji, które wyczytałem w wolnym czasie przy ognisku, dowiedziałem się, że przy każdym wejściu na szlak stoi patrol policji. Ich kordon, zupełnie jak polskie prawo i drogi na wsi, był dziurawy. Na zwykłych ludzi to wystarczyło, ale żeby zatrzymać łowców, musieliby się bardziej postarać. Zaczęło mżyć i powiewać nudą. W międzyczasie, gdy ziewałem, urządzenie wściekle zabzyczało. Spojrzawszy ponownie na szybkę urządzenia, ujrzałem równocześnie dwa podświetlenia. Jeden w miejscu pieczary, a drugi przy rzeźbie panny z rybą. Nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy też martwić. Oczekiwałem tylko jednego sygnału.
Przeczuwałem, że miast potwora odwiedzą nas tu inni łowcy. Wcisnąłem telefon w tylną kieszeń spodni. Następnie odbezpieczyłem pistolet. Sekundę później zajrzałem w okno wylotowe łusek. Kula była na swoim miejscu. Sunąca na swoją pierwotną pozycję pokrywa zamka szczęknęła cicho. Boczniaka do prawej dłoni, telefon z mapą do lewej. Spojrzałem kątem oka na wyświetlacz, na którym pojawiały się kolejne kropelki deszczu. Nie uszło mojej uwadze to, jak migające obszary na mapie nagle zniknęły w tym samym momencie. Za to w okienku po prawej pojawiły się komunikaty. Brak potwierdzenia czujników. S2, S4. Shit. Zamruczałem niespokojnie, dodając później. Niedobrze, oj, bardzo niedobrze. Obejrzałem się na wszystkie strony jak przestraszony kot. Rzucałem też okiem na mapę. W tamtej chwili byłem już pewny. Myśliwi spoza naszego bractwa jakimś sposobem dowiedzieli się o ukrytych sensorach i zaczęli sabotować nasze plany. Dziwił mnie jednak fakt, że zrobili to jednocześnie w dwóch oddalonych od siebie żerowiskach. No nic więcej nie mogłem zrobić, jak czekać w napięciu. Chłopaki czuwają nade mną. Zimny wiatr przeszywał wiszącą na mych ramionach skórzaną kurtkę. Szczerze mówiąc, brakowało już tylko nawały oraz piorunów z pierwszego zdarzenia. Tuż po tym, jak pomyślałem o takim scenariuszu, skarciłem się w myślach. Nawet tak nie myśl, durniu, bo wykracz. Od umysłowej autoagresji odciągnęły mnie wibracje urządzenia w mojej dłoni. Obadałem go. Na mapie migały pierścienie rozmieszczone tuż przy szczycie. Bez wątpienia coś lub ktoś się do nas zbliżało. Schowałem prowizoryczny radar do kieszeni. Z kolei później wyciągnąłem sztylet. Co mnie zdziwiło, to, że lepiej wyróżniałem rysy otoczenia na tle mrocznej mgły wojny. Nie była to sprawka księżyca, ponieważ ten cechował się ledwo zauważalnym sierpem. Wtedy też do mojego umysłu napłynęło bolesne wspomnienie misterium. Z tyłu głowy poczułem nieprzyjemny impuls. Rytuał musiał wpłynąć na moją zdolność do widzenia w mroku. Wcześniej uważałem to za wpływ wiedźmich szeptów, które wypiłem przed polowaniem na Trasera. Żyłem w błędzie. Coś po chwili zaszeleściło od strony szlaku przy kościele. Obróciłem się w stronę, z której wybrzmiał dźwięk. Zauważyłem wtedy, jak rysy krzaków nieopodal szlaku zakołysały niespokojnie. Nie zapalałem jeszcze latarki. Gdyby to byli łowcy, od razu dostałbym kulkę w łeb. Uznałem, że najlepiej będzie zażyć uważone wcześniej koktajle alchemika. Wpierw poszedł flakonik z czerwonym rumem, a potem z dekoktem. Migiem zaczepiłem naczynka z powrotem na pasku. Błyskawicznie poczułem kwaśny smak przepływający przez przełyk. Wróciwszy wzrokiem do podejrzanego miejsca, spostrzegłem ruch w zaroślach, a moich uszu dobiegł warkotliwy pomruk. Wtedy byłem już pewny. Nie byli to inni z łowieckiej braci ani cywile, a nasz lykantrop. Uradowany z pojawienia się monstrum, zbagatelizowałem wrażenie, że za cichym warkotem niósł się brzdęk łańcuchów. O, zatańczmy, bestyjko, o ile dotrzymasz mi kroku. Uniósłszy się pychą we własnych myślach, zagwizdałem przeciągle. No dalej, chodź do mnie, sierściuchu. Z tła szelestu krzewów wybrzmiał łoskot metalowych więzów. Stworzenie raptem wyskoczyło z ukrycia, prezentując swoją czworonożną posturę. Wyjąłem z kieszeni jedną flarę i odpaliwszy ją cisnąłem bestii pod nogi. Miałem czołówkę, to fakt, ale flara ujawniała moją pozycję tylko w momencie jej odpalenia.
Musiałem mieć takie szczegóły na uwadze, gdyż po drugiej stronie szczytu mogli czekać na moje potknięcie drapieżcy w ludzkiej skórze. Stwór na widok błyskającej flary zrobił się żwawszy. Odskoczył od niej, gdy tylko przy nim wylądowała. W tamtym momencie zdążyłem tylko zobaczyć wygięte lędźwie, pokryte szarym, prążkowanym futrem. Bestia zaczęła mnie okrążać. Podbiegła bliżej tylko po to, aby zaraz odskoczyć. Ciągnący się za nią metaliczny brzdęk zaczynał mieszać mi w głowie. Taktyka tego zwierzęcia nie była podobna w żadnym stopniu do tego, w jaki sposób polują lykantropy. Dopiero po uświadomieniu sobie tego, duma zmalała w moim sercu. Sprawca morderstw w końcu skoczył na mnie z zamiarem ataku. Fortunnie udało mi się chwilę przed tym przemienić w smugę cienia. Bolało jak cholera. Jeszcze nie zdążyłem się do tego przyzwyczaić. Chwilę po powrocie do mojej cielesnej formy ujrzałem dokładniejsze rysy pyska poczwary. Wydał mi się nie masywny, a podejrzanie za wąski. Rozum przegrał walkę z ciekawością. Załączyłem czołówkę. Świetlna wiązka szperacza odbiła się od trupich lamp stwora. Nie był to lykantrop. Pojęcia nie mam, co ten informator ćpał, ale bliżej mu było do przerośniętego, wściekłego i na wpół martwego psa niż do lykana. Basior miał łeb jakby częściowo obdarty ze skóry i mięśni. Na ogołoconych fragmentach z czerniałej czaszki zdawały się mienić cienkie struny złota. Z wąskiej paszczy spływała gęsta ślina. Owinięte z rzadka bandażami cielsko, pokryte ciemno-szarym, pręgowanym futrem, a także wybrakowana klatka piersiowa, której chrząstki i żebra opinały nitki mięsa, uświadomiły mi, że mieliśmy do czynienia z borofagiem. Jedynym, co go odróżniało od podręcznikowego przykładu, to szyja, zakuta w obrożę z przywieszonymi do niej łańcuchami. Okowy oplatały cały jego tułów. Z kolei swoimi rozmiarami potworność przerastała Bernardyna. Szczęście odwróciło się ode mnie. Stałem właśnie naprzeciwko potworowi, zrodzonemu z klątwy Wiedźmiego Moru. Monstrum rzuciło się w moją stronę, a ja poderwałem CZ-kę w momencie. Oparłem ją na lewej ręce, wysuwając ostrze sztyletu przed siebie. Kilkukrotnie szarpnąłem za spust. Tylko parę chaotycznych wypałów wbiło się w mięso potwora. Na ziemię chlusnęła czarna farba. Pomimo to, kreatura gnała na zatracenie. Powoli zaczynałem domyślać się, w jakim celu, więc opuściłem boczniaka, szykując się do walki w zwarciu. Zamierzałem upuścić bestii nieco krwi. Tuż przed zderzeniem, zgiąwszy wpierw przednie łapy, wybił się z nich. Zasłoniłem się rękawem kurtki z wszytymi osłonami, szykując się do dźgnięcia. Wraz z wbiciem się ostrza w pierś szkarady, odczułem satysfakcję. Nie trwała ona długo. Opór oręża zniknął, istota również, a mój organizm przeszedł trupi chłód oraz ból, łapiący za wszystko, co znajdowało się pod mostkiem. Minęło to niczym uderzenie pioruna. Odczułem, jak z nosa wyciekła mi stróżka czegoś ciepłego. Nie rozumiałem, co to miało znaczyć, ale brzdęk metalowych oczek mnie otrzeźwił. Wykonałem pół piruet, namierzając swoim wzrokiem potwora. Ten nie zwlekał, runął na mnie znowu, a z powodu małej odległości jego kolejnej szarży również nie zdążyłem uniknąć. Uczucie, jakby ktoś chciał wydrzeć ze mnie duszę i serce, zniewalało z nóg. Tym razem trwało to dłużej. Mimo że los przewrotny uczynił mnie ofiarą, musiałem jakoś na to odpowiedzieć. Następnego takiego ataku mógłbym już nie zdzierżyć.
Wtedy też do mojej głowy zapukał zew pustki. Co by było, gdybym przetransformował się w smugę, kiedy borofak mnie przeniknie? Czułem, że ta wymyślona na prędce taktyka mogła zmienić bieg potyczki. Nadal nie umiałem tego w pełni kontrolować, ale miałem nadzieję, że wspomnienie pierwszej przemiany w cegielni wystarczy. Zamarłem w bezruchu. Monstrum wybiło się swoimi łapami od błotnistej gleby. Ułożyłem broń białą w gotowości do cięcia. Miałem nadzieję, że uda mi się go choć ledwo drasnąć. Musiałem pokrakę jeszcze trochę pomęczyć, aby Kinai mógł odstrzelić jej łeb. Potwór ponownie we mnie wniknął, ale przed tym udało mi się zamachnąć kordzikiem. Upiorne wycie, a także idący za nim cmentarny ząb wtapiającego się we mnie stwora stłumiło tak mi znajome uczucie rozszczepienia na wszystkie atomy. Boleść zdawała się jeszcze bardziej uciążliwa niż przy pierwszym rozpadzie mojego ciała. Po chwili wylądowałem gdzieś po środku zroszonego mrzawką placu. Klęczałem, wsparty na rękach. Już miałem wstać na równe nogi, ale wstrząsnął mną gwałtowny kaszel. Tym razem to moja farba poleciała na podmokły grunt. Z nosa, jak i lewego kąta ust, nadal czułem spływającą, ciepłą posokę. W mych ustach zaległ jej metaliczny smak. Do nosa wpełzł wstrętny odór. Na szczęście klamka i sztylet były na swoim miejscu. Odepchnąwszy się rękami od błota, wystrzeliłem prawie jak sprężyna. Nogi się pode mną ugięły, ale nie wróciłem na klęczki. Za to zobaczyłem, że nie byłem jedynym, który kiepsko przeżył to rodeo. Z pomiędzy zębisk borofaga wyciekała czarna jucha. Sam twór klątwy charczał straszliwie, kołysał się na trzęsących nogach. Na jego boku zauważyłem kilka świeżych szram. Z nich spływały czarne strumyczki, które później skapywały w błoto. Potwór oprzytomniał, skierował nisko pochylony łeb w moją stronę. Odniosłem wrażenie, że te pokryte bladym bielmem ślepia wlepiały się we mnie z nienawiścią. Nadszedł czas odwetu. Skierowałem ostrze ku ziemi i w przypływie adrenaliny wyprułem do niego niczym strzała. Udręka pustosząca mnie od środka wydała mi się w tej chwili nieistotna. Chciałem skończyć tę zabawę, a oczywistym na to sposobem było wystawienie potwora Kinajowi. Musiałem ten jeszcze jeden raz stać się wstęgą czarnego dymu. Wycelowałem pistolet, próbując zgrać ze sobą przyrządy celownicze. W trakcie biegu stało się to dla mnie zbyt trudne. Ściągałem język z pustu raz za razem. Dwa wystrzały na cztery trafiły w cel. Już koncentrowałem myśli, żeby sięgnąć po asa w rękawie. Nie doceniłem tworu klątwy, a i przeceniłem własne siły. Kiedy rzeczywistość poczynała rozrywać moje kończyny, obuch uzbrojony w cztery krótkie pazury zmiótł mnie na bok. Boże, czemuś mnie opuścił? Zapytałem w myślach stwórcę, odczuwszy wewnętrzne rozdarcie. Moment później szybowałem niczym cienista jaskółka. Zapragnąłem, żeby polowanie się skończyło, kiedy gruchnąłem plecami na grunt. Upadek zabolał. Pijana fortuna pogrywała ze mną jak chciała, a ja miałem już tego dość. Nie zdążyłem się pozbierać, a borofag dopadł do mnie, uziemiając swoim ciężarem. Chciał mnie wykończyć. To było nazbyt pewne. Moje pełzające dłonie próbowały wymacać upuszczoną przy zderzeniu jakąkolwiek z broni. Nie natrafiały jednak na nic. Tymczasem łeb potwora zawisł metr nad moją twarzą.
Szczęki rozwarły się, ukazując czarne jak węgiel zębiska, które lada moment miały rozerwać mnie na strzępki mięsa. Miałem osłonić się rękami, stawiać opór. Usłyszałem jednak pierwszy huk wystrzału. Coś potem rozbłysło, naświetlając tym samym gnijący łeb grubego zwierza. Zarówno przeklęte stworzenie i ja spojrzeliśmy w stronę błysku. Kolejny huk przeciął ciszę. Ten jakby skądś już kojarzyłem. Dotarło do mnie skąd, gdy zobaczyłem, jak przyobleczona ogniem kula przedziurawiła czaszkę nadrealnego biesa. Ten zatoczył się, po czym legł na boku. Rozejrzawszy się za swoją spluwą i kordzikiem, dostrzegłem, że leżały poza zasięgiem moich dłoni. Obolały, wstałem. Zanim podniosłem narzędzia mordu, obmacałem się w poszukiwaniu złamań. Na szczęście nic nie wyczułem, oprócz paru siniaków oraz słabnącej mrzawki. Pozbieranie się do kupy nie zajęło mi dużo czasu. Kiedy już to zrobiłem, zobaczyłem gnającą w stronę kościoła sylwetkę. Powłóczyłem nogami w tamtą stronę. Na wszystkie świętości byłem pewien, że to Konrad. Wiedziałem też, dlaczego spieszył w tamtą stronę. Ja wiedziałem i on też wiedział, że ta potyczka jeszcze nie dobiegła końca. Dotarłszy do ciągu schodów, napadła mnie niemoc. Traciłem paliwo. No, dziadku, tu windy nie ma, zaszydził sobie ze mnie mój własny zmysł humoru. Niestety, nie był to czas na odpoczynek. Potwór lada chwila wstanie na nogi, a my musieliśmy coś wymyśleć, nim to nastąpi. Od towarzyszy dzieliło mnie jedynie parę stopni. Co to dla mnie? Pomyślałem, prąc wzwyż. Jakoś w połowie ostatniej prostej zaniemogłem. Z rozmysłu, w który popadłem, wyciągnął mnie głos Konrada. Staszek, wszystko z tobą w porządku? Oparłem się jedną ręką o kamienny murek. Krótki napad kaszlu udaremnił mi odpowiedzenie na pytanie. Poczułem, jak coś mokrego chlusnęło mi na dłoń, którą zakryłem usta. Spojrzałem na nią od razu, jak mnie puściło. Nie mogłem mieć co do tego złudzeń. Jucha błyszczała w świetle szperacza. Niewiele myśląc, wytarłem dłoń w spodnie i odkasłałem. Jakoś się trzymam. Nie ściemniaj, przecież widzę, że nie jest dobrze. Odparł poważnie Kinai, zaglądając do swojego plecaka. Zaraz potem dodał. Chodź, mam coś, co pomoże ci się trochę zregenerować. Ruszyłem, a kiedy stanąłem przed nimi, snajper wysunął ku mnie fiolkę z zielonkawym płynem i czymś zalegającym na dnie. Nieufnie po nią sięgnąłem. Cholera wie, co to za ściek. Kinai ponaglił mnie kiwnięciem głowy, więc nadal podejrzliwie wyciągnąłem korek, wychylając go na raz. Ciecz rozgrzała przełyk. Siarczysty zapach mentolu zmieszanego z amoniakiem prześwidrował zatoki. Otrzeźwiony mocnymi doznaniami, zapytałem. Co to za dziadostwo? Kiedy Konradem zawładnął niepokój, Kinai, wyszczerzywszy zęby, odparł. Specjał od Baltiego, na czarną godzinę. Jak widać, podziałało. Westchnął. Następnie wskazał palcem na truchło borofaga i zakomenderował. No, panowie, teraz musimy uporać się z tym. W tamtej właśnie chwili przypomniałem sobie o sygnale czujnika z okolic rzeźby Panny z Rybą. Tego nie mogliśmy zlekceważyć. Niemalże natychmiast zwróciłem im na to uwagę. Kinai, prawdopodobnie możemy spodziewać się gości. Przed tym, jak bestia zaatakowała, zamigał mi drugi sygnał przy rzeźbie. Pozostali myśliwi wytrzeszczyli gały. Konrad po chwili oniemienia odparł. Zrobiliśmy tu taką rozpierduchę, że już dawno powinni wpieprzyć się do nas na trzeciego. Może szlak te czujniki trafił przez pogodę.
Według mnie miał rację, ale wszystko zmieniło się po argumentacji Kinaya. Nie ma chuja na mariole, że te czujniki padły od wilgoci. Co do intruzów, to chytrusy chciały nas wysiudać. Czekały, aż Staś położy naszego potworka, aby podprowadzić łup. Ich plany spełzły na panewce wraz z hukiem mojego karabinu. Najpewniej czyhają teraz gdzieś na trakcie. Dlatego może lepiej będzie, jeśli zostaniemy tu. Co o tym myślicie? Przyznaliśmy mu rację. Istota przeklęta na poświęconą ziemię wejść nie mogła, więc nic nam tu z jej strony nie groziło. Musieliśmy przeczekać do świtu, gdy z pierwszymi promieniami słońca bydle czmychnie do jakiejś nory. Zyskaliśmy trochę czasu na odpoczynek i niezły przyczółek. Do kościoła na górskim czubie prowadził bowiem tylko jeden ciąg schodów. Przypomniawszy sobie, że trochę postrzelałem, zacząłem karmić giwerę przerobioną amunicją kalibru 9x19 mm. W tym samym czasie spoglądałem na kompanów. Kinai czujnie obserwował plac, gdy Konrad siedział oparty o niski murek, zdejmując ze swojej flinty tłumik. Ten błogostan nie trwał długo. Z letargu obudziły nas odgłosy wracającego do życia przeklętego Basiora. Zerwaliśmy się na równe nogi. Wszyscy jak jeden mąż popatrzyliśmy na drgające w spazmach szkaractwo. Załadowałem broń. Podświadomie czułem, że mogła mi się jeszcze przydać. Borofak, gdy tylko z martwych wstał, pomknął w stronę domu Bożego. Zatrzymał się zaledwie metr od rzędu schodów. Mierzył nas pozbawionymi życia oczyma, warcząc wygłodniale. Raptem podjął się czegoś, co byliśmy święcie przekonani, że mu się nie powiedzie. Bestia postawiła łapę na schodku. Z części ciała, która przekroczyła granicę, zaczęła snuć się smuszka dymu. Istota początkowo wzdrygnęła, ażeby po paru sekundach iść z trudem pod górę. Kurwa! Palnął Kinai, wpinając magazynek do karabinu. Przyskoczyłem do wrót kościoła, szarpnąwszy je z całych sił. Ani drgnęły. Niepewny głos wyrwał się z mojej krtani. Kuźwa, zamknięta! Odpowiedział mi tylko dźwięk wydawany przez posuwiste ruchy czterotaktu. Spojrzałem na dwójkę łowców. Konrad celował swoim półautomatem, szepcząc pod nosem słowa inkantacji, a traper przykładał kolbę karabinu do ramienia. Snajper okazał się szybszy niż iluzjonista. Huk z Tejra SSG-08 ponownie wstrząsnął pobliską okolicą, a potwór padł na półpiętrze z dziurą między ślepiami. Tropiciel, odetchnąwszy z ulgą, opuścił snajperkę i otarł teatralnie czoło. Zanim ktokolwiek zdołał się wysłowić, Konrad wyrwał nagle przed szereg. Ułamek sekundy zajęło mi zrozumienie, czego chciał dokonać. Zamarłem. Czy on zamierzał odprawić egzorcyzm? Pragnąłem przemówić mu do rozsądku. Zatrzymać. Przecież musiał być inny sposób na wyjście z tej patowej sytuacji. Konrad, nie! Keheron! Niestety, usłyszawszy głos iluzjonisty, zrozumiałem, że tkwiłem w zamroczeniu zbyt długo. Ogień leniwie obległ dygoczące truchło. Dało się słyszeć agresywny warkot z miejsca, gdzie leżał pokonany stwór. Płomienie niechętnie chciały zmienić swoją barwę, a pioruny i grzmoty wydawały się groźniejsze niż przy poprzednich rytuałach przeprowadzonych przez Baltazara. Pobladłemu Kinajowi wypadł karabin z rąk, a z pomiędzy jego warg wypełzł półton. Głupcze, coś ty zrobił. Traper był prawdopodobnie tak samo zaskoczony jak ja. W trakcie obserwacji poczynań Konrada dotarło do nas, że ktoś musiał go osłaniać. Przypadłszy do niskiego murku, objąłem wzrokiem zejście prowadzące do naszego obozowiska.
Snajper przypatrywał się całemu placowi i wejściu od strony wieżycy. Wiatr delikatnie powiewał, szczątki stwora skwierczały, a nikły półksiężyc nieśmiało pobłyskiwał na niebie. Długo nic się nie działo, mimo to nie pozwoliliśmy sobie na choćby słówko. Przez wybryk kądzia sytuacja napięła się jak struna dopiero co nastrojonej gitary. Baliśmy się o niego, ponieważ każda słabość mogła się odbić na iluzjoniście. Przeczuwałem, jaki był powód położenia swojego życia na szali. Najprawdopodobniej, widząc, że poświęcona ziemia nie jest wielką przeszkodą dla bestii, postanowił pozbyć się problemu. Jedyny z nas mógł to zrobić i to mnie dręczyło. W głębi mej skażonej klątwą duszy wiedziałem, że gdybym tylko mógł sam wziąć to brzemię na barki, bez wahania bym to zrobił. Pozostało mi tylko modlić się o opatrzność dla przyjaciela. Po odmówieniu kilku modlitw, odgłosy rytuału zaczęły zwolna cichnąć. Czasami jeszcze duch bestii odgrażał się, grzmiąc oraz buchając błyskawicami. Kiedy myślałem, że wszystko zmierza w drugą stronę, w pewnym momencie coś nagle ucięło symfonię spaczonego stwora. Błyskawicznie umknąłem wzrokiem w kierunku Konrada. Ten padł na kolana przed zgliszczami. Podbródek opadł mu na pierś, a ręce podparły przednią część ciała. Gwałtownie wstałem i pognałem do niego jak najszybciej byłem w stanie. Znalazłszy się tuż obok niego, przykucnąłem, żeby sprawdzić, co mu jest. Mocno zaniepokoił mnie fakt, że mamrotał coś nadal w języku wiedźm. Kądziu, wszystko gra? Kiedy spytałem, odczułem, jak szczęka zaczęła mi drgać. Nie wiem. Staś, odegnałem go, prawda? Pociągnął mnie za język, chcąc upewnić się co do skutku swojej decyzji. Obejrzałem się przez ramię na dogasające fragmenty zwęglonych kości i pociemniałych od żaru łańcuchów. Spoglądałem szklącymi się oczami na jego twarz. Potrząsnąłem nim. Stary, udało ci się. Będzie z ciebie jeszcze egzorcysta. Wraz z odpowiedzią na jego pytanie przygarnąłem go do siebie, nie potrafiąc mu wyrzucić tego, co właśnie zrodziło się w mojej łepetynie. Poklepałem go tylko kilkukrotnie po ramieniu i wypuściłem z uścisku. Zaraz potem spojrzeliśmy na zwęglone ocalałości, wypatrując czegoś, co mogliśmy wziąć jako trofeum. Wśród popiołów i dopalającej się padliny dostrzegliśmy coś niecodziennego. Spod górnej szczęki truposza wystawał fragment smartfona, od którego uciekała kołysząca się na wietrze nitka dymu. Spojrzeliśmy po sobie. Żywo zainteresowani znaleziskiem, podeszliśmy do niego bliżej. Podniósłszy dowód pokonania bestii, ukazał się nam najzwyklejszy smartfon. Z największego pęknięcia strzaskanego ekranu wydobywała się ciemno-czerwona mgiełka. Już miałem po niego sięgnąć, lecz Kinai złapał kurczowo moje przedramię. Od dziwnego przedmiotu dzieliło mnie parę centymetrów, a tu taka niespodzianka. Co to jest? Zamiast mnie, o dziwo, spytał się Konrad. Przed wami leży przykład relikwii. Przedmiotu, którego nikt oprócz tropiciela czy egzorcysty tykać nie powinien. Pozostawiają je duchy, które tuż przed śmiercią usilnie chciały coś przekazać. Dusza, pozostawiwszy taki relikt, nie zazna spokoju, dopóty ktoś jej nie wysłucha. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale nie mogę tego tak zostawić. Jeśli będzie trzeba, załatwię to sam. Którą mamy godzinę? Z oczu Kinaja biło współczucie, a z twarzy spełzł tak naturalny dla niego niecny uśmiech. Widać było u niego przejęcie tym faktem. Jest coś przed trzecią, odrzekł Konrad, lustrując tarczę zegarka.
A czyli mamy jeszcze trochę czasu do świtu. No więc jak? Zapytał tropiciel. Zmęczenie czule obejmowało ciało. Mimo to uważałem, że rozdzielenie się nie było najlepszym pomysłem. Z drugiej jednak strony, porzucając tę miejscówkę, stracimy pozycję, w której mogliśmy bez ryzyka przeczekać do rana. Mogliśmy też wyznaczyć jednego do czatowania, ale jak powszechnie wiadomo, najlepszy strzelec dupa, kiedy wrogów nadejdzie kupa. Dlatego też zaprzysiągłem. A, nie ma mowy, że puścimy cię samego. Konrad nawet nie śmiał protestować, dlatego też, zabrawszy wszystko ze sobą, wyruszyliśmy tam, gdzie poprowadził nas traper. Idąc dalej żółtym szlakiem, minęliśmy jakąś kamienną chałupkę. Kawałek dalej zeszliśmy na prawo z wyłożonego kamieniami traktu. Zbójeckie skały spoglądały na nas drapieżnie. Kory drzew o barwie mysiej sierści zlewały się w ścianę, daleko przed nami. Nierzadkim widokiem były też leżące odłogiem pnie. Szliśmy slalomem, aż w końcu natrafiliśmy na skupisko ogromnych, porośniętych mchem głazów. Szybko doszliśmy do wniosku, że trop urywał się w miejscu drobnego wgłębienia. Zaintrygowany tropiciel dotknął kamienia, ale jego dłoń napotkała tylko opór naturalnej fasady. Konrad przybliżył się do ściany. Również położył rękę, lecz zamiast czekać na cud, powiedział: Kolat ira. Szczena opadła tropicielowi, kiedy ściana przed nim rozpłynęła się w powietrzu. Wnet mój umysł dopuścił myśl: to tu być może krył się borofak za dnia. Pod przewodnictwem Konrada przeszliśmy przez zakamuflowane przejście. Rozganiając mrok wiązkami światła, ujrzeliśmy przestronną grotę. Ostrożnie kroczyliśmy przed siebie, w poszukiwaniu tego, co chciała ukazać nam niespokojna dusza. Po dłuższej obserwacji uzmysłowiłem sobie, że jaskinia przywodziła mi na myśl cyrkową arenę z trybunami na wywyższeniu. Wzdłuż tego podium, w równych od siebie odległościach, wyrastały wysokie stalagmity, których zwieńczenie przypominało koronę tulipana. Zdawało mi się, że pomiędzy nimi wyryte były jakieś symbole. Zjechałem Jupiterem w to miejsce. Zatkało mnie, gdy zobaczyłem znak, który widziałem też w ruinach posiadłości. Sądząc po tym, że znajdowaliśmy się w miejscu mocy, musiało to mieć związek z prastarą religią wypartą przez chrześcijaństwo. Ach, coś jest z tym miejscem nie tak, nie powinno nas tu być. Uparcie tłumaczył mi rozum. Szliśmy jednak do momentu, aż relikwia rozpadła się w rękach Kinaja. A więc to chciała nam pokazać. Środek jebanej jaskini. Odparł zrezygnowanym tonem. Tylko po co? Spytałem, rozglądając się po pokrytym czerwoną glinką suficie i ścianach jaskini. Jak to po co? Nieszczęśniczka musiała znaleźć jamę przypadkiem, przed tym jak bestia wyszła na żer. Gdy napotkała tu potwora, instynktownie wzięła nogi za pas. Nie zdążyła dobiec do kościoła. Po dzisiejszej kabale sądzę, że nie było dla biedaczki ratunku. Wyciągnął wnioski, wyjawiając też swoją wątpliwość. Pozostaje tylko pytanie, jak przeszła przez barierę, nie znając wiedźmiej mowy? Wtem usłyszeliśmy pstryknięcie palcami. W zwieńczeniach skalnych iglic po kolei rozkwitały języki płomieni. Ziemia zaczęła się trząść. Rozglądaliśmy się na wszystkie strony, dociekając, o co tu chodzi. Na środku areny, niczym mara, pojawiła się postać. Postawny mężczyzna w czerwonym bruszloku i czarnej lnianej koszuli przypominał człowieka. Niemniej jednak słabo zarysowany, drgający czerwony kontur zdradzał jego naturę. To był demon.
Spostrzegłszy na jego twarzy znajome już zdobienie, dotarło do mnie, że należy do tego samego klanu, co zabójca mojego stryja. Lico o zaczesanych w tył brunatnych włosach obserwowało nas z zaciekawieniem. Dostojnik po chwili przestąpił o krok bliżej swoimi wzorzystymi baczmagami, po czym odrzekł: witajcie w moich skromnych progach, łowcy. Jestem Deinon, kolekcjoner, enty hrabia piekła wywodzący się spod sztandaru Nemizy. Przedstawiwszy swoje oblicze, ukłonił się teatralnie, po czym dodał: cóż, gracie nie fair. Was trzech, ja sam jeden. Nie obrazicie się chyba, jak wyrównam szanse. Po tych słowach zawył gardłowo. Nie byliśmy głupi. Zdawaliśmy sobie sprawę, że salwowanie się ucieczką było najlepszą opcją. W żaden sposób nie przygotowaliśmy się na walkę z demonem. Tak też zaczęliśmy się wycofywać, mając flinty na podorędziu. Obróciliśmy się na pięcie i mieliśmy już wiać, gdy spostrzegliśmy, że za nami wyrósł rząd trybun. Szczelina ponad wywyższeniem była naszym wyjściem z opresji. Ponownie spojrzeliśmy na demona. Przy hrabim piekła rozkwitł czerwony kłąb, z którego wyłonił się pysk czegoś znajomego. O, jakim cudem to żyje, przecież Konrad to wypędził. Mój umysł wciąż zaprzeczał temu, co widziałem. Deinon pogładził dłonią łańcuch wiszący na grzbiecie borofaga, mrucząc coś pod nosem. Twór klątwy odwarkiwał coś na jego słowa, lecz nic z tego nie mogliśmy zrozumieć. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie mogliśmy dłużej tak stać. Szykowaliśmy się do wspięcia po nierównościach wystających ze ścianek. Głos piekielnego dostojnika rozbrzmiał pod moją czaszką, rozpraszając nasze myśli. Uciekacie? Wam się chyba coś kurwa pomyliło. Wrażenie przystawiania do głowy żelaznych hufnali poprzedziły jego następne słowa. Musimy wyrównać rachunki. Ból, wyobrażony jako duże gwoździe, zaczynał coraz bardziej wrzynać się w mój mózg. Jak później zauważyłem, nie tylko mój. Udręka obezwładniła całą naszą trójkę do tego stopnia, że broń palna wypadła nam z rąk. Ująłem dłońmi głowę. Chciałem sięgnąć po sztylet skryty pod kurtką, ale po prostu nie mogłem. Miałem wrażenie, że coś zaraz przerobi mi łeb na miazgę. Wszyscy, jak staliśmy, padliśmy w trymiga na kolana. Górny horyzont mojej wizji na świat wychwycił zbliżającego się Deinona, który prowadził borofaga na łańcuchu. Dotarło do mnie, jak szybko karta losu odwróciła się przeciwko nam. Uzmysłowiwszy to sobie, podjąłem próbę osłabienia przeciwnika, jedynym, co mi pozostało. Zdrowaś, Zamilcz! Odpowiedział mi gardłowy wrzask demona wewnątrz mojej głowy. Korona udręki jeszcze bardziej zakleszczyła się na mojej jaźni, sprawiając, że nie mogłem wydusić z siebie żadnego słowa. Ciężkim wzrokiem obejrzałem się na trapera i iluzjonistę. O ile Konrad zdawał się oszołomiony, to drugi myśliwy zachowywał się inaczej. Wysapywał przekleństwa, a jego ręce drgały w agresywnych spazmach. Po chwili zrozumiałem, że walczył z czymś, co nas spętało, gdy ja nie mogłem nawet drgnąć. Hrabia wreszcie stanął naprzeciw nam. Wlokący się za nim twór klątwy wyprzedził swojego pana, zaczynając nas obwąchiwać. Po raz drugi musiałem już tego dnia z bliska oglądać tę paskudę. Wtem postanowiłem złamać widły diabła, łapiąc za pistolet. Bez przymierzenia wystrzeliłem w stronę oprawców.
padł pierwszy, potem drugi strzał, a gdy chciałem ponownie pociągnąć za cyngiel, kolekcjoner spojrzał się na mnie złowrogo. Ty przypominasz mi kogoś, przemówił bez wciskania się do mojej głowy. Coś na modłę podmuchu powietrza wytrąciło mi boczniaka z ręki. Ferwor walki opuścił mnie, uświadamiając mi, że nic nie wskurałem. Wystrzały dosięgły tylko Ogara, nie czyniąc mu wielkiej krzywdy. Po tym jak obniuchał mnie, zbliżył się do Kinaja. Nic się jednak nie wydarzyło, podobnie jak w moim przypadku. Przeszedł niespiesznie w kierunku Konrada. Następnie pociągnął kilkukrotnie nozdrzami tuż przed jego twarzą. Niezręczną ciszę przerwał skowyt. Zwierz odskoczył, a w jego miejscu stanął demon. Z kolei sekundę później złapał jednorącz Konrada za kark i uniósł do góry. Głowa łowcy opadła bezwładnie, ukazując nam obraz złamanego człowieka. Po chwili zaczął wyszarpywać się z jego żelaznego uścisku. Był zbyt osłabiony egzorcyzmem, żeby się wyrwać. Ciemiężyciel nie dusił iluzjonisty, bo ten nadal słabo wierzgał, próbując się wyswobodzić. Zaintrygowany demon westchnął. Może przyjdzie mi do głowy, gdy zajmę się czymś innym? Powiedziawszy to, wzniósł palec, który przeobraził się w haczykowaty pazur. Skierował go w stronę pleców łowcy, jakby to był pędzel. Przeczuwałem, że jeśli czegoś nie zrobimy, plecy mojego przyjaciela staną się płótnem. Szarpnąłem się. Niestety, ta sama siła trzymała mnie w objęciach. Mimo to walczyłem dalej, kiedy Kinai opadł już z sił. Deinon wbił pazur. Konrad zawył z bólu, a zza jego pleców dało się zobaczyć pełznące płomienie. W mgnieniu oka górna część odzienia spłonęła, pozostawiając po sobie ślady oparzeń. Matko Boża niepokalana. Diabeł błyskawicznie zwrócił twarz na mnie, przerywając moją wewnętrzną modlitwę. Mógłbyś mi, kurwi synu, nie przeszkadzać? Zmiotło mnie z planszy. W przeciągu kilku sekund rąbnąłem głową o litą skałę. Zamroczyło mnie, a chwilę po upadku poczułem ciepło spływające po skroni. Nie mogąc się ruszyć, patrzyłem, jak demon rozpruwał plecy Konradowi. W tej chwili dotarło do mnie gorzkie rozwiązanie śledztwa. To kolekcjoner wraz z tworami klątwy był odpowiedzialny za spisane w raporcie morderstwa. Wrzaski iluzjonisty wypełniły jaskiniową scenę. Kinai klęczał w nienaturalnym wygięciu. W tle krzyków cichutko chrupały łamane tuż przy kręgosłupie żebra. Powoli wracałem do siebie. Demon nie zaprzestał swojego makabrycznego dzieła. Wyginał kości takim sposobem, że leżąc na boku, widziałem ich fragmenty wychodzące z pleców przyjaciela. Konrad zemdlał. Wtedy też ostrożnie i z dbałością wydobył płuca, rozkładając je na żebrach. Kat, mrucząc pod nosem, przyglądał się swojemu dziełu. W końcu rozluźnił chwyt na karku ofiary. Na wpół martwy Konrad padł na glebę. Borofak, jakby na to czekając, zerwał się w jego stronę. Zamknąłem powieki. Nie chciałem wierzyć, że to działo się naprawdę. Błagałem o to, aby cała ta koszmarna wyprawa okazała się tylko złym snem. Kurtyny oczu same zaciskały się, żeby nie widzieć rozgrywających się zdarzeń. Zdołałem je otworzyć. Ogar demona zdążył dopaść do męczennika. Teraz ciągnął go za kraniec mojego spojrzenia. Zanim to się stało, zobaczyłem twarz zmaltretowanego młodzieńca. Wydawałaby się taka bez życia, gdyby nie poruszające się ledwo.
usta. Złość we mnie pęczniała z każdą upływającą milisekundą. Wreszcie wybuchła. Zostaw go! Wyłkałem gniewnie. Erupcja gniewu pozwoliła na wydostanie się z sideł nadprzyrodzonej istoty. Podźwignąłem się na rękach. Dopiero co wstałem, a rozchwianą ręką już szukałem rękojeści sztyletu. Głos demonicznego hrabiego sprawił, że dłoń jak gdyby zamarzła. I to on wymazał mojego ogara? Żałosne. Szkoda mi na was czasu. Tuż po jego słowach coś miotnęło mną w tył. Światło zgasło. Rozbłysło, gdy plecy zetknęły się z wyściełaną gałęziami i listowiem, ziemią. Jakież było nasze zdziwienie, że po upadku pojawiliśmy się przed wejściem do skrytej przed ludźmi pieczary. Wstałem na trzęsące się od nadmiaru adrenaliny nogi. Bez chwili zwłoki powziąłem zamiar powrotu do leża demona i jego psów. Boleśnie jednak zderzyłem się ze ścianą. Raz po raz łomotałem w skałę pięścią, chcąc wrócić po Konrada. Nie mogłem dopuścić do siebie myśli, że nie żyję. Miałem wiarę w szansę na uratowanie towarzysza. Nie minęło dużo czasu, a ktoś zaczął odciągać mnie od głazów. Wyrywałem się, warczałem zajadle pod nosem. Puść mnie, kurwa, rozszarpie gnoja! Nie puścił. Zamiast tego pociągnął mnie mocniej w tył, mówiąc: wiem, co czujesz, Staś, ale musimy już iść. Zaczyna świtać. Nadal stawiałem opór. Długo to nie potrwało, gdyż tropiciel posłał mnie z powrotem na leśną ściółkę. Chciałem się poderwać, lecz ten przyszpilił mnie swoją nogą do ziemi. Słuchaj teraz, młody, wycedził, dociskając butem moją klatkę piersiową, prawiąc dalej morał. Jemu już nie pomożemy. Nic nie mogłeś zrobić i musisz to przyjąć na klatę. Czy Konrad byłby zadowolony, widząc cię w takim stanie? Nichuja, więc weź się ogarnij. Nie oddychałem. Charczałem ciężko, szamocąc się usilnie. Furia zwolna ustępowała rozpaczy. Poczułem spływające z moich oczu strumienie łez. Przez lekko rozmazany wzrok ujrzałem wyraz twarzy towarzysza. Poczucie beznadziei rysowało się na nim. Przetarłem oczy. Wtem zobaczyłem, że nie tylko ja miałem chwilę słabości. Potworne ślepia tropiciela o rozszerzonych do granic możliwości źrenicach również się zaszkliły. Dziwny był to widok. W jego potwornym spojrzeniu dostrzegłem w końcu pierwiastek człowieczeństwa. Zdjąwszy ze mnie nogę, odszedł na parę kroków i oparł głowę o pień pobliskiego drzewa. Staś, to ja mam jego krew na rękach. Nie ty. Zdawało mi się, że ujrzałem skapujące z jego twarzy pojedyncze krople żalu. Dalsze jego słowa tylko to potwierdziły. Nie zasługiwał na taki koniec. Pociągnął nosem, uderzając pięścią w korę. Pierwszy raz widziałem go w takim stanie. Zwykle promieniście uśmiechniętego i szydzącego ze wszystkiego łowcę toczyła udręka. Prawda była taka, że nikt nie mógł tego przewidzieć. Pokonaliśmy Borofaga. Byliśmy wtedy pewni, że nic oprócz łowców nie mogło nam zagrozić. To nas zgubiło. Chciałem pomścić stryja, a straciłem przyjaciela. Wierzyłem, że stanę się silniejszy, ale przy pierwszej walce z demonem nie podołałem. Konrad uratował nas dwóch, lecz ja nie zdążyłem go już ocalić. Sama myśl o tym wszystkim przyprawiała mnie o nawrót szału. Wstałem. Zmęczenie bezsenną nocą już dawało mi się we znaki. Mimo to podszedłem do tropiciela, złapawszy go przy tym za ramię. Szarpnąłem go delikatnie. Wtedy dopiero zwrócił na mnie uwagę.
Oczy myśliwego zdążyły przybrać ludzkie proporcje, lecz żałoba nadal była w nich obecna. Zdeterminowany poprzysiągłem: dorwę skurwysyna. Będę zabijał naczynie po naczyniu. Choćbym miał stracić na to większość życia, zdechnie ze zniczem w dupie. Pokładając wiarę w swoją groźbę, odstąpiłem od Kinaja. Czując pustkę w ręce, zlustrowałem podłoże. Sztylet leżał nieopodal. Sięgnąwszy po leżący na ziemi spadek po charonie, zbliżyłem się do głazu, przez który przeszliśmy, i wyryłem w nim znak bractwa oraz imię poległego. Stanęliśmy przed grobem niedoszłego egzorcysty. Oparłem czoło o głaz, upuszczając kilka łez na pożegnanie. Mógłbym tak stać bez końca, ale trzeba było nam wrócić na życia ciężkiego trakt, nim pojawią się postronni. Przez całą drogę powrotną nie pisnęliśmy do siebie ani słowa. Ta noc była okrutna dla nas obu. Zarówno ja i on potrzebowaliśmy ochłonąć. Strata kogoś takiego jak Konrad przygniotła nas swoim ciężarem, niczym głaz wtaczany przez Syzyfa.